Dzień dobry, wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej transmisji z przygód w świecie księcia Persji, bo czyż jest to książę Persji, którym sterujemy? Nie mogę wam zdradzić, sami się pewnie przekonacie już niedługo, o kim tak naprawdę traktuje gra, ale zanim do tego przejdziemy, wywołam chociaż część z was, drogi widzów, którzy coraz tłumniej stawiacie się już na samą premierę i wtedy podejrzewam, że za parę miesięcy może być problem z wywołaniem wszystkich. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. A zaczniemy od PB i żony PB. Witam żonę PB po raz pierwszy chyba. Macedoniuszu, witam serdecznie. Krzysztof Abramski, Slowikus, Biam, Chris.pl nasz drogi, Raf B i Karl i Niebieski, i Zbyszek Z, Jack, Karaban 1994, Dawid K, Łukasz Szelewicki, Rafał K, Mruczando, Odynus, Lord Excelsior, Szuwarek jest z nami, Justyna Rostocka jest z nami, i Jacek Skoczylas, i Wood Fordowski, i Darek Kruk. Odynusa już witałem, ale witam raz jeszcze, bo ma koty, i Andrzej Półtorej, Jogi Yeti, Dawid Krygier, Andrzej G, Syntmuza, Mystic Man, Batory, zapewnie te to chyba Tomasz, Tomasz. Edmund Dantes, i Greg Dex, i Lord Excelsior raz jeszcze, i Jaro Pawłowski, i M Spacja, de dużymi literami, i miał. I jeszcze Kasia jest z nami, i Nutcracker, Popcornik, Yogi Yeti jeszcze raz, VSTOL, dobrze, mam nadzieję, CB78, Corel, TikTok, Peter, Mar, Golem, El Sair, Marcin Woliński, Łukasz Jadłowski, Banan, Arctos, Aviomarin, Mr. Bugs MBS, Ryszard Z, Walas, Małgorzata P, witam, Lechu 4 Siła, Pumo jest z nami, witam Pumo, Mardok i PB sam też się pojawił tutaj, Piotr 888, i Matix jest, i Michał, Mikołaj Skałba, Lubow, Wyatt, Tomik 440, Tytus, Dezo, Popcornika raz jeszcze, Adam Oszczaka witam, Mata D1, Barteka Barteckiego i Tomasi. O, ludzie. Od razu teraz zapowiadam, że pewnie za jakiś czas nie będę mógł tak pięknie wywołać was wszystkich, bo jest was coraz więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, będziemy kontynuować przygody mojego sobowtóra w grze Prince of Persia, czyli Sargona. I Marecki się melduje. I nie kichaj, Szowarku, którego złapał ból pleców. Powiększa sobie tylko ekran i włącza grę i wy mi powiecie, jak tam jest z głośnością. Witam Tomasza. Powinno wszystko być ok. Kontynuujemy dokładnie od tego samego miejsca. To jest ten stan. 28,83% gry. 8 godzin. Zabiliśmy co dopiero wstrętną babonę, która terroryzowała las hyrkański i drzewo Soma. Więc teraz będziemy kontynuować przygody naszego drogiego perskiego bohatera. Mamy nową moc, która pozwala nam rozwalać, inaczej może, nie rozwalać, tylko tworzyć czasoprzestrzenną kieszeń i wciągać do niej obiekty, którymi później może miotać i rozwalać rozmaite przeszkody. Marecki, jak oceniam trudność gry? Mój drogi, trudność jest całkowicie modyfikowalna. Ja pokażę tutaj, co można zrobić w systemie. Ja gram na poziomie trudności w opcjach, poziom trudności gram wojownik. Natomiast ten poziom trudności można sobie zmodyfikować, szczególnie jeśli chodzi o walkę. Można zmienić obrażenia, jakie wróg zadaje i zapewne będę to robić przy bossach późniejszych, którzy są trudni. Trzech ostatnich bossów pokonałem chyba tylko i wyłącznie dlatego, że udało mi się to zmniejszyć. Natomiast w ogóle nie zmieniam nic, jeśli chodzi o poziom trudności elementów platformowych, które też można sobie modyfikować. Jest pomoc przy platformach. Kiedy to włączymy, to wtedy trudne sekwencje platformowe można pominąć wchodząc do portalu i wychodząc na końcu tych sekwencji. Tego nie robię, bo akurat te sekwencje bardzo lubię i jestem w nie całkiem niezły. Więc czasami sobie z walką pomagałem przy pierwszym przejściu, natomiast nie pomagam sobie w sekwencjach platformowych. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Witam Margo serdecznie. Przeszedłem. Tak, tutaj sekwencje platformowe są naprawdę niektóre fantastycznie rozbudowane, trudne, szczególnie jeśli chodzi o zdobywanie Xerxesów, czyli monet takich kolekcjonerskich, za pomocą których możemy od złomiarza coś kupować, ale nie tylko od niego.
bo pozwalają także na wprowadzanie ulepszeń dodatkowych do naszych pancerzy, do naszych, czy w zasadzie nie pancerzy, do amuletów oraz broni. Natomiast no, to trochę mi się z Celeste kojarzy, niektóre sekwencje, trochę z Super Meat Boyem, a ja te gry bardzo, bardzo lubię. Super Meat Boya skończyłem chyba całkowicie, łącznie z alternatywnymi światami. Osiedziałem nad tym długo. Więc szybciutko jeszcze zerknę. Musimy wejść do Jamy Wiecznych Piasków. Jama Wiecznych Piasków znajduje się tutaj. Zastanawiam się, czy iść tam od razu, czy jeszcze wcześniej pójść w inne miejsca i troszkę spróbować sobie podreperować nasze zasoby amuletowe. Bo tutaj będzie duże wyzwanie, ale może spróbujemy. Mamy drzewo Łak-Łak oraz możliwość odbycia natychmiastowej podróży. Można też ulepszyć sobie broń i przede wszystkim pójść tutaj, do proroctwa góry Kaf, bo tutaj możemy sprawdzić, jakie proroctwo udało nam się odsunąć. Panie Lordzie Excelsiorze, ależ proszę bardzo, doceniam kibicowanie. YHQL, witam serdecznie. I witam Cubiego. Witam Cubiego. I DJ Mariana witam. Opcje ułatwienia takie, że gra przechodzi się sama? Nie wiem. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, bo nie próbowałem. Wow, wpadłem w górę. Natomiast na pewno można sprawić, że ta gra jest przez dostępność swoją bardziej przystępna dla niektórych. Oj! Muszę to rozwalić jakoś, ale jak? Bo tam jest skrzynka. Więc muszę zapewne zdobyć jakąś rozwalającą purchawkę. Ona chyba jest na górze. A może i nie, zaraz zobaczymy. Czy tu są jakieś rozwalające purchawki? Może na górze jeszcze bardziej? Na pewno gra się sama nie przychodzi o tyle, że to nie jest gra liniowa, tak? Tutaj możemy chodzić sobie w różne strony, więc choćby w tym względzie potrzebna jest jakieś działanie gracza. O, właśnie, tę purchawkę. Aj, nie zdążyłem jej wziąć. Walnęła mnie, ale tutaj będą purchawki. O, właśnie. I już mam. Mam purchawkę. Z purchawką idę teraz do odpalenia skrzyni. Witaj, Robalu. I Peterze witam. Co się dzieje, Peterze, że bo jesteś głównie zazwyczaj przecież u Borsuka, bo widziałem, że Borsuk chyba dopiero będzie mieć swoją transmisję, kiedy? W piątek. Dobra, i teraz spróbuję stąd miotnąć. Oj! A, udało się, dobra. I skaczemy i jesteśmy przy skrzyni. I tajna rzecz, którą jest okruch pamięci. Będę mógł zostawiać więcej okruchów. Ja ich w zasadzie nie użyłam teraz, bo mniej więcej pamiętam, co gdzie jest. No ale nic, to spróbuję jeszcze raz zebrać wybuchowego stwora i użyć go trochę dalej. Chodź tutaj, wybuchowy stworze. Gdzie jesteś? Orety, Krisie, dziękuję znowu bardzo serdecznie. Brzeg jest zasypany śniegiem całkowicie. Naprawdę, powiem tak, już czemu cały czas przywołujecie osobę kolegi Kiszaka? Rozumiem, że nie wiem, czy... Kolega Kiszak ma swoje gusta, ja mam swoje. To jeśli on ją wyśmiał, traktując ją jako grę Souls-podobną, no to wydaje mi się, że podszedł do niej, jeśli tak podchodził, ze złym właśnie podejściem, tak? Źle do niej podszedł. Natomiast wyśmiewanie tej gry, bo nie trafiła w czyjeś oczekiwania danej osoby, jest... No cóż. Zresztą nie widziałem tego... O Boże, znowu się nie udało. Oj, prawie. I... Prawie! Dobra, muszę się napić, ale już otworzyłem to przejście.
Więc nie wiem, czemu dla niektórych osób jest takie ważne, co kolega Kiszczak powiedział. Znaczy, rozumiem, że może być dla nich autorytetem. Ma sporą wiedzę, jak najbardziej. Natomiast jego zdanie nie wpłynie na moje w żaden sposób. W żaden sposób. Mnie się ta gra podoba, jemu może się nie podobać i super. Nie ma w tym problemu. Dobra, idziemy dalej. Ale nie jest to proste. Już dziadyga mi ucieka. To dosyć aktywnie. Też wątpię, że na przykład jacyś moi widzowie idą do kolegi Kiszaka i mówią: słuchaj, a Nrysław powiedział, że to fajna gra i ustosunkuj się. Wątpię, żeby tak było, więc... Oberhausen jutro nadchodzi Księżyca, czekajcie, następnego dnia będzie w Polsce? O kurczę, ciekawie. Jak śmiem, że... Jak może coś mi się podobać? Jak jest... Skandal. To jest po prostu niewiarygodne, jak niektórzy są bezczelni, podobają im się rzeczy, które innym się nie podobają. Aj, czy ja tutaj nie szedłem już? Dziękuję serdecznie za dołączenie do... Kudzinę, za dołączenie do obserwatorów. Cypku, dla mnie to jest 9 na 10, bez wątpienia. Jestem fanem Księcia, jestem fanem Metroidvanii, doskonale się bawię. Staram się przekazać to, jak mi się ta gra podoba. Ja naprawdę cenię zdanie kolegi Kiszaka, jeśli chodzi o Metroidvanię, jest... Bez wątpienia specem od tych gier. Bez wątpienia. I to jednym z lepszych, jakiego widziałem. Natomiast no, to też nie znaczy, że jest specem od wszystkich gier. O, mam was. I pijemy zaraz. Czy ja tu w ogóle mogę przejść gdzieś? Jest, przeszedłem w końcu. Troszkę się czuję, jakby przychodził i proszę o wybaczenie tego, nie wiem, czy pamiętacie taki był kiedyś program, film, serial z panem Piotrem Franceskim. Tata, a Marcin powiedział, jak się trochę czuję, Rysława, Kiszak powiedział, no i dobrze, że powiedział. Oj, mogę to rozwalić w końcu, bo przygotowałem się do tego. Proszę. Tutaj mnie nie było wcześniej, chyba w ogóle mnie nie było. Timat, witam. Wchłonąłem to. Nie było mnie tutaj chyba podczas poprzedniej mojej rozgrywki, kiedy grę kończyłem. Oj. Ale ja tu nie mam prawie życia. Muszę z nim przetrwać. A
podejrzewam, że zaraz będzie znacznie trudniej, no właśnie. Być to! Ja się mogę przyknąć. A nie, nie zginąłem. Lordzie, coś, że ja nie mam pojęcia, ile jak gier grałem w swoim życiu. Tysiące zapewne. No bo ten jeden został. Nie, dwóch zostało. Ale ja mogę ich uderzyć moją mocą. No. O, żyję. Ha, przeżyłem. Przeżyłem całkiem, dobrze. Nie, nie ma żadnej dramy, absolutnie. Nie ma żadnej dramy. Jak... O, za to tutaj jest super rzecz, bo mam kolejny płatek do drzewa. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze wezmę sobie do mojej kieszonki międzywymiarowej. Cześć, panie Zbyszku. Refariusze, tak, dzisiaj z Rafałem rozmawiałem, już jest znacznie lepiej. Możliwe, że będzie musiał pojechać do jakiegoś sanatorium albo coś takiego, ale już jest znacznie, znacznie lepiej. Namówiłem, będzie nagrywał swoje materiały przy stojącym biurku i bieżni, bo nie tylko ja, ale wiele osób go namawia do, powiedzmy, zwiększenia aktywności fizycznej. Dobra, czy ja tu coś mam? Tutaj jest jakieś tajno z przejścia, czy nie? A nie, ja w nim jestem właśnie, tajno z przejścia. Jak przechodziłem tę grę po raz pierwszy, to w ogóle mnie tutaj nie było, w tym miejscu. Nie, więc nie wiem, co tutaj jest. Jest na przykład tablica. A nie, tutaj już byłem. Natomiast w tym tutaj miejscu nie byłem, to mam dzięki temu płatek z drzewa. Pyrsku, oczywiście, że to ma sens. No, to jest coś, co pozwala mi dziennie wykonywać 20 tysięcy kroków. Nie wiem, jaką masz pracę, Pyrsku, natomiast jeśli masz pracę polegającą mniej na obsłudze myszki, a więcej na pisaniu, to spokojnie idąc 2,5-3 km na godzinę jesteś w stanie pisać. Jeśli myszka, no to trudniej, no bo drgania się przenoszą i trudno. No, jeśli jesteś grafikiem, to raczej nie. Ale jeśli piszesz, albo robisz jakieś analizy w Excelu, nie wiem, to bez problemu. Montowanie filmów, większość ostatnich filmów, które montowałem, to właśnie na biurku chodzącym. Na razie, Lordzie Excelsiorze. Czemu się dodają te znaczniki? Te znaczniki, no to są różne miejsca. To jest na przykład drzewo wak-wak. My możemy sami dodawać swoje znaczniki też. Och, nie zdążyłem. A, bo już mam schowanego dziada w tym, w kieszeni. Mam dziada w kieszeni. Schodzimy na dół. I zejdziemy tutaj jeszcze. Zgin plaszysty kierkę najbardziej. I teraz. Bum! I tajne przejście. O kurczę. Nie tak to miało wyglądać. Tutaj pewnie podejrzewam, że tutaj może być jakiś Xerxes ukryty. A najpierw spróbujemy... Aj! Nie schwyciłem się. Falconie, dla mnie w pracy max to jest, jeśli mam pisać, to 3,5 km to jest max. Ale znacznie wygodniej 2,5-3. Jeśli montuję, to też 3,5, ale jeśli mam tylko coś oglądać i robić takie rzeczy, no to 4,5-5, to bez żadnego problemu. I do góry, i pum. Żebym znalazł kolejny sekret? Chyba tak. Chyba kolejny sekret znalazłem.
O! Coś tutaj jest. Jest skrzynka, proszę bardzo. A, w niej tylko kryształy, słabo. Bardzo słabo. Myślałem, że znajdę coś znacznie bardziej interesującego. A tutaj li tylko skrzyneczka. Tak, widziałem pana klawiszowca z Rammsteina grającego na bieżni. Ciekawe. Ale dzięki temu utrzymuje formę, ile on ma. To jest pewnie trochę ode mnie starszy. To jest człowiek z NRD, zaprawiony w kultywowaniu kultury fizycznej. Konradzie, dziękuję, to sobie wyrabiam powoli taką podzielność. Nie jest jeszcze to podzielność na takim poziomie, jakbym chciał, ale może... Oj! Może do takiego też dojdę. Czy ja tu mogę zlecieć i... O, nie da się. No to pewnie się da, ale... Ale jeszcze nie teraz. Górą przejdę. Chyba górą, tak, górą przejdę. No właśnie. Teraz tu na dół, tu i będę w lesie już blisko schronienia. Popcorniku, witam serdecznie. A muszę w ogóle sobie dźwięk przełączyć na to. O. Ja mam walking pada. Mam walking pada R2 Pro, ale to w zasadzie każdy walking pad będzie ok. Kurczę, wbijam się w te stwory. Nie tak, jakbym chciał za bardzo. Wezmę sobie jednego. Może użyję go jako przenośnej bomby. Schodzimy. Tak, tutaj jest na pewno ukryte przejście. Zresztą już wcześniej tu już byłem. O, proszę bardzo. Bo muszę coś tym zrobić. Purchawka działa i teraz jeszcze wezmę... Tę purchawkę schwytam, przejmę, przyda się na pewno do niszczenia innych purchawek. I to jest skrót, który pozwoli mi dostać się łatwiej do lasu. Natomiast ta fioletowa bariera oznacza przejście, które wykasuje mi zawartość moich kieszeni. Flipie, witam. Pan Zbyszek to twój kolega głuchoniemy. Pozdrawiam serdecznie pana Zbyszka. Będę jako Holender, nie mam jak teraz napisać, więc nie wiem, czy pan Zbyszek czyta z ruchu ust, czy nie, ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Postaram się dodawać napisy do wszystkich Grysławów. W ostatni ma jako SRT. No i tutaj mamy kolejny ołtarz i tutaj jest zagadka logiczna. Bardzo fajna zresztą, popatrzcie sobie. Przeczytajmy. Te posągi strzegą kierunku, w którym są zwrócone. W tajnym miejscu znajduje się ukryty przedmiot. Największy patrzy na wschód i obserwuje całą resztę. Średni strzeże mniejszego w najlepszym kierunku, a pozostałą dwójkę obserwuje najmniejszy, który wyczekuje gościa. Nawet młodzież może wspierać tak się... Dziękuję, popcorniku. Czy ktoś mi chciał popsuć... Nikt mi nie chciał popsuć wieczoru. Ja nie pamiętam takich rzeczy, żeby ktoś mi chciał popsuć wieczór. W każdym razie tutaj musimy popatrzeć. Znajdujemy kolejne posągi i możemy je podmieniać. Czyli mogę na przykład ten który mam odrzucić tu, a ten chwycić, postawić tu. To jest największy i on patrzy na wschód, nie pozostała. Więc postawię go tutaj. I on patrzy na wschód, na tego i tego chyba. Muszę jeszcze jeden znaleźć. Łukaszu, jaka jest waga maksymalna? Pewnie jest jakieś 110 kg, 120, nie wiem. To jest waga, której już dawno nie miałem, więc
O, nie, to jest chyba największy. To jest chyba największy. Chris oszalał. Znaczy pozytywnie. Dziękuję, Chrisie. 20 członkostw. A więc dołącza nas Strongest La Paz, Damian, Sagawaer, Pierdziosz, Pingwinowa, Marcin Tederko, Zły Czarownik, Michał Siemiracki, Edward van der Hoi. Oj ty łobuzie, oj ty łobuzie. Kamzi 909, Cytrynowa Frytka, Paweł Kin, Filip Krzemiński, Łukasz Gliniecki, Krala, Yamato i Tamto. I jeszcze Aldonaka, Grzegorz, Sebastian H. Szkolna na skróty. Serdecznie, serdecznie dziękuję i witam wszystkich nowych. To dzięki Chrisowi. Szaleniec, ale pozytywnie. Jak ja mam stąd wyskoczyć? A, już wiem, popatrzcie. Jak wyjdę tędy, to skasuję sobie to, co mam w kieszeni swojej międzywymiarowej. Ale mogę zrobić coś takiego. Hop. I postawić go wyżej. I teraz się przeniosę tędy. Nic nie straciłem do swojej kieszeni. I mogę zabrać ten posąg stąd. Chyba muszę zaskoczyć tutaj. Jest u mnie. Van der Hoi to jest ten słynny bramkarz. Ten bramkarz Niderlandów. Już wam mówiłem, prawda, że nazwa Holandia to nie jest tak naprawdę właściwa nazwa tego kraju. I to nie jest prawidłowa nazwa tego kraju. Dobra, największy patrzy na wschód i obserwuje całą resztę. Średni strzeże mniejszego w najbliższym kierunku, a pozostałe dwójka obserwuje najmniejszy, który wyczekuje gościa. Zaku, witam serdecznie. Dobra, czy ten jest... Nie, to jest średni, więc tak. Tego zdejmę. Mogę go wziąć w ogóle? O, nie mogę go wziąć. On już stoi... A nie, dobra, wziąłem. Postawię go tutaj. Tego postawię tutaj. A najmniejszy wyczekuje gościa. Średni strzeże mniejszego na najlepszym kierunku, a pozostałą dwójkę obserwuje najmniejszy, który wyczekuje gościa. Dwójkę. Mogę jakoś obrócić. Albo postawić tutaj. Jeszcze raz. Posągi strzegą kierunku, w którym są zwrócone. W tajnym miejscu nie się ukryty. Największy patrzy na wschód. Patrzy. Średni strzeże mniejszego w najlepszym kierunku. Cokolwiek to znaczy, in the best direction. Musiałem zobaczyć po angielsku. A pozostałą dwójkę obserwuje najmniejszy, który wyczekuje gościa. Pozostałą dwójkę obserwuje najmniejszy, czyli wydawałoby się, że ten jest. Tylko czy ten jest najmniejszy, czy ten jest najmniejszy? Ten chyba jest najmniejszy. O! Jest! Udało się! I proszę, jest stal damasceńska. Och, jak dobrze. Och, jak będę mógł w końcu ulepszyć swoje miecze. Ogrodniku, witam cię serdecznie. QB powinien, chyba jest na czacie tutaj, więc. Po prostu witam serdecznie. Ogrodniku, bardzo się cieszę, że materiał się podobał. To wszystko zasługa QB'ego i jego fantastycznej mamy Basi. Więc powinni tu, znaczy QB powinien być. Basia pewnie też gdzieś w pobliżu jest. Więc pozdrawiam oboje bardzo, bardzo serdecznie. Teraz mogę to zniszczyć i zejść na dół. Jestem w lesie i mam rozwiązane zagadki. Czy siódmą? Gdzieś jest jeszcze pierwsza,
I gdzieś jeszcze rozwiązałem jakąś zagadkę. I trzecia. Siódma, pierwsza i trzecia. I ósma. To czyli cztery zagadki, a chyba jest ich dziewięć. Dumbro, ja jestem zachwycony tą grą. Przechodzę ją po raz drugi, więc wiesz, to jest... trochę głupio mi się zachwycać, no bo... Ona trafiła idealnie w moje gusta. Naprawdę idealnie w moje gusta trafiła i bardzo, bardzo mi się podoba. Nie będę z nim walczył, nawet nie chcę przejść dalej. Gra jest bardzo długa. Pierwsze przejście 36 godzin. Teraz drugie? Nie wiem. Pewnie będzie dłuższe nawet, bo w pierwszym przejściu sobie trochę ułatwiłem walki z bossami. Jak tam u mnie jest? Czołami. Jest drzewo. Karolu, witam. Luku, witam. A kto nie pamięta Edgara Davidsa? Proszę, on chyba, znaczy... Jego te dready i okulary specjalne to chyba taki wyróżniający element. Po pierwszym przejściu jest jakiś New Game Plus? Nie, ale można kontynuować przejście dalej. Chrisie! Chris znowu wrzucił 100 do skarbonki. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Nie wiem, co mam powiedzieć. O, mogę coś powiedzieć. Chrisie, bardzo dziękuję ci za wsparcie. Gdybyś rozważył nawet mniejsze sumy, jeśli dalej ci by się chciało, przez Tipli, to oni pobierają znacznie mniej niż YouTube. YouTube to 30% zabiera z tego. Ale serdecznie, tak czy inaczej, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Czy ja tu mogę zejść? Mogę tutaj zejść. Tutaj jest chyba jakiś tajny... Tutaj chyba będziemy mieć... O, patrzcie. Kolejny z rycerzy. Armor looks old and tattered. I znalazłem kulę armatną. Witam Tomka. Bramkę z połowy boiska Łukaszu to pan Citko strzelił. Komu to jest? Newcastle. Chrisie, dzięki raz jeszcze. O właśnie, co z Holandią, moi drodzy. Dygresja, już ją opowiadałem wiele razy, więc starzy bywalcy może ją pamiętają. Ogólnie nie ma takiego kraju jak Holandia po prostu. Nie ma takiego kraju jak Holandia. Jest nawet oficjalnie Królestwo Niderlandów. Czemu nie ma kraju takiego jak Holandia? Bo Holandia jest jedną z prowincji Niderlandów. Tak jakbyśmy nazwali Polskę, zamiast Polski używali słowa Mazowsze, albo nie wiem, albo Pomorskie, albo Wielkopolska, albo Małopolska, albo nie wiem, Śląsk. Śląsk to Polska. Oczywiście Śląsk jest Polski, ale to ogólnie Holandia jest jedną z prowincji Królestwa Niderlandów. Przyjęło się tak nazywać, bo chyba bo kiedyś w historii miała dominującą rolę, natomiast prawidłowa nazwa to są Niderlandy. A co znaczy w ogóle Niderlanda? Co znaczy Niderlandy? To jest kraina poniżej, kraina w depresji, kraina poniżej morza, bo Nider znaczy pod, land to ziemia, czyli pod ziemię tak naprawdę. Po angielsku odpowiednikiem słowa Nieder jest Nether i to też znaczy kraina podziemna, znaczy Netherland po angielsku to jest kraina podziemna w zasadzie. Znaczy może nie podziemna, tylko poniżej zwykle umiejscowionego punktu ziemi. Czy nigdy nie było Holandii jako kraj? Wydaje mi się, że tak oficjalnie, czy kolokwialnie mówi się na Holandię i wydaje mi się, że kiedyś ta prowincja była... miała taką główną rolę, ale wydaje mi się, że zawsze to były Niderlandy raczej. Niderlandy.
Znaczy można oczywiście tak mówić. W Polsce można tak mówić, w większości krajów mówi się, nawet Amerykanie mylą Holland i Poland, tak? Holland i Poland, bo brzmi podobnie. Natomiast oficjalnie to są Niderlandy. O. Dobra, idziemy dalej. Przewijmy. I oczywiście Holendrzy, jak im się powie, właśnie, że są Holendrami, znaczy, właśnie oni na siebie mówią Dutch. Że oni są Dutch. To jest kolejny z rycerzy. Nie mówią o sobie, że są Hollanders, tylko oni są Dutchmen. Tak samo słynny latający Holender, czyli statek przeklęty przez diabła, to jest Flying Dutchman. Muszę sprawdzić, skąd się Dutch wzięło w ogóle. Kiedyś pamiętałem, ale co pamiętam. Misja poboczna. O, mieszkam w NL, w Niderlandach już ponad połowę życia, a po holendersku Nederlander albo Kaaskop, czyli serowa głowa. Ha. Ciut za głośna muzyka w grze. Poczekajcie, ją troszkę tutaj ściszę. Opcje. Dźwięk. Głośność muzyki. O, tak zrobimy. Ale muzyka jest bardzo fajna ogólnie. W ogóle ciekawe, bo pojawiło się Śródziemie. Śródziemie w polskim języku to jest nazwa tak naprawdę dla dwóch nazw angielskich. Mamy Middle Earth, czyli Śródziemie dosłownie, i mamy w opowieściach z Ziemiomorza, Earth Sea, też w pierwotnym tłumaczeniu było Śródziemie. I teraz, chyba to było w tłumaczeniu pana Barańczaka, z tego co pamiętam, właśnie było Śródziemie, mimo że powinno być Ziemiomorza. Gram na domyślnym graczu po 30, gram na poziomie wojownika. Nic nie mieszałem w tej trudności. Jest tak, jak jest domyślny i chyba nie ma osiągnięć związanych z poziomem trudności. Chyba, nie wiem. Znaczy osiągnięć trofeów. Co tutaj mamy? O! Co to za miejsce? Już byłem przecież. Tutaj zaś mogę zejść do podziemi. Zejdźmy zaś do podziemi. Tylko zaraz. W którymś miejscu... O, chyba tutaj jest odbiorca. Dam sobie znacznik, żeby tam pójść też. Znaczniki są w różnych wzorach, więc też jest fajnie. Czy w czasie rozgrywki nie zdobywasz trofeów wcześniej? Znaczy teraz nie zdobyłem chyba żadnego trofeum, natomiast mogę wam pokazać, jakie mam. Tylko to uwaga, to będą delikatne pewnie spoilery. Trofea. No i tutaj jest. Ludojad. Trochę tego jest. Nie chcę wam za dużo pokazywać. Kamil Brzostowski, Alni tak, nazwą krótką zaleconą przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski jest Holandia, w wersji pełnej oficjalnej Królestwo Niderlandów. Kamilu, kupuje na Xboxa cyfra i ja po prostu dawno nie widziałem żadnych pudełek z Xboxem. Ostatnio pudełko moje z grą na Xboxa to był chyba King's Bounty 2. Czyli gra, która ma już swoje lata.
Cyfra jest bardzo, bardzo wygodna, to nie przeczę, natomiast pudełka mają coś w sobie. I no, mam przynajmniej pewność, że jak usługa zniknie, to nadal będę mógł odpalić grę. Tutaj, coś tutaj jest takiego ciekawego. Może nic ciekawego. Proszę bardzo, kolejne... O nie, okruch pamięci. No Dalibóg, po co mi okruch pamięci? Nie potrzebuję okrucha. A, to jest oczywiście przejście, które mogę przejść tylko i wyłącznie wykorzystując moją moc, czyli tak. Tutaj sobie zostawiam swój cień, tu zamykam, tam się otwiera, przechodzę cieniem i już jestem po drugiej stronie. MD tak, no ale staram się takich gier nie kupować. Jak staram się, jeśli kupuję gry, to sprawdzam, czy rzeczywiście jest na płycie, czy na nośniku zawarty kod. Jana Kowala, witam serdecznie. Dziękuję za okejkę. Okej, tutaj mamy chyba dalej długi zjazd na dół w mieście piratu. Spartoliłem, dobra, nie ważne. Teraz spadam sam. Oj, mogę skrót otworzyć. Ja tutaj byłem już i mam też dojście do punktu podróżnego, dzięki któremu przeniosę się gdzieś dalej. Zaraz wybierzemy miejsce. Ojej, ile tutaj jest w ogóle? Dobra. Ile tu jest dobra? Przede wszystkim pójdziemy do naszej drogiej pani kowalki, Kahyby, żeby ulepszyć broń. Na Switchu jest cartridge, z tego co wiem. Jeszcze nie kupiłem, zamówię pewnie jutro. Zaraz, idziemy wyżej. Schronienie. Niezwykle rzadka skórka do Counter-Strike'a, hoho. To nie mam chyba żadnych skórek do Counter-Strike'a. Ostatnio sprawdziłem, ile mam w ogóle w tych pieniędzy. Czy mam jakieś super te karty kolekcjonerskie, bo ludzie chyba tym się na Steamie wymieniają, jak to widziałem. Mam jakąś kartę wartą 40 zł, wow. Dobra, kupuję sobie ulepszenie, proszę bardzo. Kais i Layla za 650. Teraz będę ciachał tak mocno, że krew się będzie lała. Dobrze, co jeszcze kołczan sobie ulepszę, czy nie? Czy ulepszyć kołczan, czy nie ulepszać kołczanu? Będę mieć wtedy 25. Mogę u niej kupić Xerxesy. To kupię Xerxesa. 240. O, bardzo się cieszę, że tak dużo osób jak jest. To ostatnio chyba się nie zdarzają sytuacje, że było poniżej 200 osób na YouTubie. To niezwykle miłe. Zastanawiam się, co by tutaj zrobić w takim razie. Broń ulepszyłem. A, właśnie, miałem pójść do komnaty piasku. Do komnaty piasku, żeby zobaczyć, jakie tam fanty dostanę za to, że rozwaliłem już tyle waz z tymże piaskiem. Welcome. Co od pani mogę? Od pani też Xerxesa wezmę, proszę bardzo. Dziękuję za Xerxesa. Kamilu, znaczy White Malamut, serdecznie dziękuję. Nie no, bajka. Za dorzucenie do skarbonki. Gra to bajka, zdecydowanie. Porozmawiałem jeszcze z Faribą, która możemy u niej kupić za 30 kryształów podpowiedź. Nie wiem, co ona robi z tymi kryształami, ale potrzebuje. Konkuruje z Simon. O Boże.
Wolę nie komentować. Going to the pit of eternal sands. No właśnie, jama wiecznych piasków. Kamilu, to zależy jak głupi. Jeśli jest wulgarny, to wolałbym nie. Jeśli jest po prostu taki, wiesz, suchy, proszę cię bardzo. It's really, 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 really deeply buried under the citadel. No, zaraz się przekonać, że jest bardzo, bardzo głęboko. A muszę tam pójść. I tam będą super elementy platformowe. Super. Czy ma drachmy transylwańskie? Panie Zbyszku, nie ma drachm transylwańskich. Napisz proszę, czy ty widzisz, jak ja mówię. Staram się mówić teraz specjalnie wyraźnie, bo osoby głuchonieme potrafią czytać z ruchu ust. I mam nadzieję, że w ten sposób mogę do ciebie też trafić, oprócz pisania. I don't know about that. In any case, if you found new feathers, they will surely help you. Good luck, Sargon. Szymon na polskim kanale PlayStation też gra właśnie w tego Prince'a. No. Ten mój pierwszy filmik z Prince'a ma już 20 tysięcy wyświetleń, więc całkiem sporo. A, pan Zbyszek cię oszukał. Panie Zbyszku. Po co idzie dres do lasu? Poziomków! Dobra, tutaj jest komnata piasków. I wchodzimy w interakcję i zostawiamy, patrzcie, ile tutaj spada dobra. Ale myślałem, że będzie więcej. I już mamy większą część proroctwa odkrytą. Proszę bardzo. Simurg. Książę. Ujawnienie mrocznych, pewnie sekretów. W królestwie zniszczonych wspomnień splatają się te trzy żywoty. Moce zdobyte, moce utracone. Trzy żywoty. Warto o tym pamiętać. Ależby to się świetnie grało na Wii U. To się świetnie gra na Wii U. Nie wiem, czy by poszło. Znaczy pewnie poszło, ale w mniejszej rozdzielczości. Natomiast nie wiem, czy nie równie dobrze grałoby się na Steam Decku na przykład. Pewnie lepiej. Czyli tak, teleportujemy się tutaj. Tutaj się musimy przeteleportować. I później zejść tutaj. Dobra. Oj, jakże spadłem nisko. Skakuj. Weźmiemy sobie te strzały, chociaż nie wiem po co. O, tutaj coś jest. Proszę bardzo. Wcześniej tego nie widziałem, że tu są kryształy jeszcze do zebrania. Nie komentuję tego. Muszę się bardziej skupić na elementach platformowych. Dobra, idziemy do drzewa, później podróżujemy do punktu teleportacji i schodzimy do Jamy Wiecznych Piasków. I tam dzisiaj postaram się dojść do przeciwnika, który za pierwszym razem, jak grałem, zabrał mi ile godzin? No, ze dwie godziny. Więc zobaczymy, jak będzie teraz. Ulepszenia, skuteczność mikstur. Zdecydowanie tak. Ile ryśku wystarczy do zmienienia wodociągu? Milion lat? Ale nie załapałem. Dobra, schodzimy... Gdzie tutaj mam? Tutaj. Wioska piratów. Jasio, dobry wieczór.
Teraz tak. Tutaj jeszcze wypadałoby pójść. Rozwalić to przejście i przejść tędy. I tak zrobimy. Dłuższe, ale dające więcej korzyści wyzwanie. O, chwyciłem minę, bardzo dobrze. Teraz spadamy, spadamy. O, i rozwalamy to. Proszę bardzo. I jesteśmy w miejscu, w którym przedtem mnie nie było. I z tegoż miejsca spróbujemy zejść niżej. Bo tutaj. Wow, wow, wow. Panie kraby, panie kraby. Tak, że tak mogę. Kolejny. Ja będę zrzucał po prostu. Kiedy, czemu miałbym rozdawać bany? O, tutaj mogę zejść, proszę. Jak ktoś chce dostać bana, to może poprosić. To jest, nie wiem, czy to jest coś, do czego ktoś chciałby dążyć, no ale... Różne cele mają ludzie w życiu. Proszę pana, co to za rzucanie dziwnymi rzeczami? Ja tam tak sobie nie życzę rzucania dziwnymi rzeczami. Dobra, i teraz używam tego. Hop. Hop. A, udało się! Za pierwszym razem! Za pierwszym razem! Bajera, dobry wieczór. I jesteśmy bardzo blisko jamy. Jesteśmy bardzo blisko jamy, którą zaraz będą pewnie spadać. Tak, one będą spadać, te kolce. Uwaga. Nie, nie spadają o jedno. A byłem przekonany, że będą. Na razie, Kubi, trzymaj się. Pozdrowienia dla mamy. I proszę. Tutaj musimy... te pieczęcie rozwalić. Jedna pękła. Zostały jeszcze dwie. Trzeba by je znaleźć, a żeby to zrobić, trzeba zrobić... Hop. Druga. I idziemy do trzeciej. Warlordzie, cieszę się, że spolszczenie się przyda. Mam nadzieję, że się przyda. No, teraz musimy jakoś wejść tam na górę. O, to ten. Zaraz, tu jest chyba drzewko. Drzewko jest. Więc najpierw skorzystamy z drzewka. Nice one. You found another path in the depths. Kalucz ma super głos. Ma super głos. I idzie. Natomiast jeszcze wracając do kolejnych transmisji, znaczy wracając, może rozpoczynając wątek kolejnych transmisji, w czwartek będzie transmisja z prezentacji Xboxa, Xbox Direct. Ale później, jako że to jest godzinka tylko, później pewnie będą macki. Dzień macki pewnie powróci. Albo rysiek. Niebezpieczny, proszę. Patrzcie na to. Jestem w więzieniu piasku. Najmroczniejsza z dusz, nowa misja. Zmienia się zupełnie otoczenie. Jesteśmy w jamie wiecznych piasków. Tych piasków będzie tutaj dużo. Na całe szczęście będzie też możliwość podróży.
jak Gloomhaven radzi sobie na pstryku, nie mam żadnego pojęcia. Nie mam Gloomhavena na pstryku, będę musiał kupić. Kaczucha, można już pokazać całą grę, tak. Głos Kaluxa to nie jest AI. Któregoś z tych drzew jest, ponoć mają to naprawić. O, tutaj jest coś takiego, patrzcie, można w górę piasku. I można później zjeżdżać sobie. Czad. Znaczy dla mnie, mnie się to podoba po prostu. Piaskoludek, piaskowy dziadek. Czy tutaj coś mogę zrobić? O, można wrócić w ten sposób, nawet nie wiedziałem. Ha! Czy jest tutaj gdzieś coś jeszcze ciekawego? Cześć, Juicy. Tu będzie. O, tu będzie walka na pewno. Tak coś czułem. Bestia parszywa. Tutaj te kamienie, te zwierzę się, one będą służyć do wybuchania różnych rzeczy. Jakieś tajemnicze strzałki, których pochodzenia jeszcze nie określiłem wcześniej ani później. Nie wiem skąd one się biorą, ale mają uprzykrzyć mi życie, to na pewno. No i proszę, coś znalazłem. Tutaj chyba też mnie nie było poprzednim razem. Co to jest? Gliniany walec, zapisany pradawnym językiem, przypuszcza się, że to magiczne zaklęcia. Prince of Persia świetnie działa na Steam Decku, nie mam wersji PC-owej, więc trudno powiedzieć. Czy mogę coś szepnąć o lokalizacji PoE 2? Nic nie mogę szepnąć, bo nic nie wiem sam. Chciałbym, żeby do tej lokalizacji doszło, natomiast też super było, gdyby... Bo wiem, że społeczność, przynajmniej część społeczności chciałaby, żeby ta gra była zlokalizowana i gdzieś czytałem, że nie mieliby nic przeciwko temu, żebym ja to robił z moją ekipą. Ja też nie miałbym nic przeciwko temu. Natomiast, no, ja czekam na jakąś odpowiedź od Grinding Gears, czy od firmy, od twórców gry. Jeśli coś będę wiedział i będę mógł powiedzieć, to powiem, a jeśli nie będę mógł powiedzieć, to będę mówił to, co teraz, że nic się nie dzieje. Szuwarku, byłem u pani Kowalki, dopakowałem mieczyk, już dziękuję za pilnowanie. Oj, oj, oj. To jest jedna z najgorszych rzeczy w sterowaniu w tej grze. Nie chciałem tego zrobić, tylko chciałem go zblokować, tylko już wspominałem o tym na poprzedniej transmisji, kiedy mamy wciśnięte blokowanie, czyli L2 i naciśniemy jeszcze klawisz wywołujący falę atry, czyli kwadrat lub trójkąt, to no to nasz bohater to robi, a kwadrat jest też odpowiedzialny za atak, więc kiedy próbujemy jedno na przykład zblokować i szybko po tym zaatakować, to często wywołujemy ten właśnie efekt, więc no to jest akurat głupia rzecz, to mi się nie podoba. Chyba zobaczę, czy nie można jakoś przepisać tego, może nie przepisać, ale zmienić sterowanie na jakieś inne, na przykład, nie wiem, z kółkiem chociażby. Idziemy dalej. Kolejny rycerz. Tak?
Oj, oj, oj. Dobrze. Zamroził mnie. Co u mnie zamroził? Jaż mnie zabił. No to się nie popisałem, delikatnie rzecz ujmując. No to się nie popisałem. Idziemy znowu tam. Chyba trzeba nadrobić kawał drogi. No tak, trzeba tutaj zejść. Czy mam kontakt z ludźmi, co piszą książki o Diablo Universe? Nie, chyba nie. Nie chcę się z nim bić, bo chcę pójść do tego rycerza, który tak brzydko mnie potraktował. I znowu, z jakim cudem on tak zamiast? Co tutaj się dzieje? No, bo w momencie, kiedy przygotowuję się do tego super strzału, jest... powoduje zlodowacenie mnie i swoich... Trzeba zamrażającym strzałem. No co za potem? Jest! W końcu padł, że był. Uff! Arturze, witam. Przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby mi powiedzieć, że strasznie lamię. Miłego wieczoru, życzę. Jeśli chciałeś być zabawny, musisz się bardziej postarać. Podniosłem, został po tym rycerzu, została moneta i ją podniosłem. Teraz jak tam wskoczyć? O, tak się nie da. Górą jakoś trzeba. Teraz schodzimy na dół, dobrze. No! Doskonale, udało się. I teraz tak, te elementy pionowe, one będą znikać, kiedy będę skakać, czyli muszę w zasadzie uważać bardzo, ale się udało. Ho!
i pokonamy. I tu jest drzewko gdzieś, na całe szczęście. No! To było mocno nie... nie fair. Nie wiedziałem, że tam jest taka luka. Czyli tak, o, tam na górę jeszcze można wejść. I tam chyba nigdy nie byłem. Nigdy mnie tutaj nie było. Dobra. Jest! Oj! Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie pójść do drzewa. Ale... może... Tutaj trzeba zrobić tak, 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 tak. O nie, tutaj się nie dostanę. Tu z drugiej strony chyba będzie można jakoś. Może lamię w elementach bojowych, natomiast w platformowych sobie radzę całkiem nieźle. Dobra, popatrzmy, co tutaj jest takiego. A, tutaj trzeba się ześlizgiwać wraz z piaskiem i hopsa. I gdzieś tutaj jest drzewko. Drzewko, które mnie uratuje, przywróci całą energię i w ogóle nie będzie dobrze. Jest. Pięknie. Musimy otworzyć kolejne przejścia do naszej największego zła. Do największego zła, które tutaj się znajduje gdzieś. Czyli schodzimy. Wow! Wow! I teraz tutaj. Te kryształy zabijają jakby co. Jest Xerxes! O! Bo to pewnie będzie... pewnie będzie trudne. Widzicie te duże... co się tam? Chyba trzeba będzie się przez nie przedostać. Zaraz, po prostu jak ja tutaj mogę dojść? Nie mam pojęcia. Chyba nie mogę na razie. Zostawię sobie znacznik. Zrobimy tak. Wejdę tutaj. I zapiszemy zdjęcie. Bo chyba muszę... zaraz. Jeszcze raz. Tu giną w razie. Albo z drugiej strony pewnie trzeba będzie jakoś tam dotrzeć. Balrogu, ja zdecydowałem się na transmisję po prostu dość późno. Ale tą dotyczącą Xboxa wrzucę zapewne za momencik. Udało się. Dobra, jest przyzwoicie. Czyli spróbuję dojść z drugiej strony, od tyłu. Zakradnę się od tyłu. Jak to mówi łomotrzyk, któremu podkładam głos w Hearthstone'ie. Aj. Ubity. Czyli tak, tu się... ubita też. Jak to mówi kolega Borsuk, po chłopie. Chociaż w tym wypadku raczej po chłopi... po chłopinie. Jeszcze raz. Hop. Czy jestem w stanie tu skoczyć? Chyba tak. Chyba nie. Jeszcze raz. Hop. Hop. Jest! Rozbite. Teraz tak. Tu wskakujemy. Ciek. Zdobywam to, co tam spadło. Już lepiej poszło, już lepiej. Mam nadzieję, że Artur już się nie wstydzi za moje lamienie. Na razie karabanie. Oj! Oj! Jak mówi brytyjski ojciec do swojego brytyjskiego synka. Oj!
tutaj się dzieje w ogóle? Prawie! Prawie przeszedłem. Jeszcze raz, ciach. Nie wiem, po co ja tam idę. Gdyby tam był Xerxes, to coś. Tam nie ma Xerxesa nawet. No nie ma Xerxesa, więc... Na tych paru kryształków to... A, i tam idę po to, żeby przejść górą. Dobra, to już wiem, po co tam idę. Czyli po to. O. Co my tu mamy? Znowu... Platform. O, tu jest dużo dobrego platformu. Ajajaj. Jeszcze raz. Dobrze, że one się regenerują po pewnym czasie. Dobra, udało się. Jest Xerxes. Tego Xerxesa sobie zapiszemy. Wypiłem niestety miksturę zamiast zapisać i spróbujemy się do niego dostać. Czyli pewnie tak, tak. Tutaj do góry. Nie, ten był banalny. Banalny. Był banalny, banalny Xerxes. Dobra, spróbujemy teraz zejść na dół. Mogę byłem... Oj! Chyba troszkę za agresywnie to zrobiłem. Za dużo we mnie buzującej agresji, za dużo testosteronu. Znaczy nie, testosteronu nigdy za dużo. W moim wieku to powinien już w ogóle dbać o to, żeby było go jak najwięcej. Tak blisko! Jeszcze raz. Cofa całkiem daleko po porażce. Jestem! Przeszedłem! Normalnie też możecie sobie włączyć przechodzenie takich sekwencji z automatu. Pojawia się portal, wchodzi się z jednej strony, wychodzi się z drugiej strony. Idziemy dalej. Gdzieś tutaj odblokujemy chyba coś tamtego, czy nie? Czy nie? Tędy nie przejdę, jest za wąsko, ale może tędy. Proszę pani. Jest pani zbyt agresywna. Chyba ona jest, tak, tak. Jest. To jest wężownica. Czy coś tutaj jeszcze znajdę, czy nie? Wygląda na to. Chyba nic nie ma. Rafciku, witam serdecznie. Przez chwilę myślałem, że ten kocur to jest kolejny potwór. A to tylko kocur. No. Bierzemy to do naszej sakiewki międzywymiarowej i idziemy dalej. Spróbuję jeszcze wejść tutaj. Kaza RPG, witam serdecznie. Coś do mnie strzela. Jest to dość niefortunne. Nie wiem co to do mnie strzela. Ale jest to miły stwór, jak mówisz zapewne. Och ty, granie. Czy on nie wygląda wam jak wojowniczy żółw ninja? On mi się od razu zaczął kojarzyć, że to są żółwi ninja. O. Co mamy tutaj? Odblokowanie przejścia z tej strony. Bardzo się cieszę. To jest drzewko. Też się bardzo cieszę. Drogi Janie Kowalu, dziękuję za dobre słowo.
Czy strażnika... Tego strażnika nie znalazłem, czuwaj. Nie, tego ślepego. Nie, nie znalazłem go niestety. A chętnie bym go znalazł i powiedział mu, co sądzę o jego działalności. Ale nie szukałem go też jakoś szczególnie. Jacku, czy zauważyłem bugi? Tak, ale to było totalnie drobne. Pod koniec gry, w kilku sekwencjach, zanikał dźwięk efektów, znaczy efekty dźwiękowe. Albo zanikały, albo się robiły bardzo przytłumione. Dwa, czasami animacja w scenkach się zapętla tak, że na przykład mamy przejście do kolejnej fazy bossa, a nasz bohater tak biegł w miejscu. Co jeszcze? No i jedna, nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest projektowo tak postanowić, że czasami, kiedy skaczę i używam tego przebiegnięcia w przestrzeni, to on zamiast biegnięcia w kierunku, którym ja mu wskazuję, biegnie w drugą stronę. Kilkukrotnie, tak kilkudziesięciokrotnie tak zginąłem. Bo szczególnie w takich sekwencjach długich, że trzeba bardzo dokładnie operować zarówno skokiem, jak i tym przebiegnięciem, no to jest coś, co dość mocno potrafi zirytować. Natomiast sama gra jest, ja jestem ogólnie zachwycony. To jest, cały czas podkreślam, że to jest gra bardzo dla mnie zrobiona. I cieszę się z tego niezmiernie. Na przykład w takich sekwencjach trzeba bardzo uważać z tym, o, z tym, co przed chwilą widzieliście, czyli tym nagłym, szybkim przebiegnięciem z angielska zwanym dashem, czyli sprint. No, sprint, to jest sprint, które też jest angielskim słowem, ale żadne dobre słowo polskie mi teraz nie przychodzi do głowy. I czasami tak się zdarza, że niestety cofam. O, no popatrz, to jest żółw ninja, no da... Jeszcze atakuje mnie tak... Agresywnie mnie atakuje. Widzę, Lordzie Excelsiorze, że jesteś wielkim fanem piłki. O, popatrzcie, Xerxes. Jak się do niego dostać? No na razie nie mam żadnych szans w ogóle. Bo do niego będę potrzebował specjalnej umiejętności, której jeszcze nie posiadam. Natomiast posiadam umiejętność znajdowania drzewek. O Boże. A ty kim jesteś? Kimże ty jesteś, dziabongu wstrętny? Gdzieś tutaj chyba na dole jest drzewko. Tak jest, jest drzewko. Proszę użyć drzewka. Tolku, masz absolutną rację, trzeba było tam zostawić marker. Więc wrócimy tam, albo zrobię to przy najbliższej okazji. Ale absolutnie masz rację. Spróbuję może teraz tam się udać. Źle oceniam jego... Taki nie do obrony. Dobra, zbierzmy ten głaz i idziemy zostawić sobie znacznik jeszcze. A ten dalej tu jest, a to jego kolega jakiś. Można znaleźć taki amulet, który zwiększa nam liczbę pozyskiwanych kryształów. I później, jak go znajdę, to na pewno go włączę. Dobra, jest punkcik. Jest. O, nie wiem tutaj, nie wiem, czy to mogę otworzyć skrót, czy też nie. No patrzcie. I to jest, teraz to jest może połowa mapy. Może połowa jest teraz.
O, i tu są fajne przeszkody, popatrzcie. Więc nie wiem, czy zobaczycie, ale czy jestem tu w stanie wejść. Chyba jeszcze... Nie. Nie mam specjalnej umiejętności, która mi na to pozwoli. Więc jeszcze wam tego nie pokażę. Ale mogę to sobie zaznaczyć jakoś. I zaznaczę to sobie w sposób taki, że zrobię zdjęcie. Oj, tędy nie mogę wejść, ale patrzcie, tam jest płatek drzewa somy. O, jakby mi się bardzo przydał. No nic, wracam. Robił teraz wznosy ramion, wam pokażę jeszcze, czyli tak, shrugs. Tak? Dobrze robił na siłowni, jeszcze raz. Mastakaczka, właśnie nie pamiętam. Nie pamiętam. Czy teraz po tym bossie, czy później? Pęd brzmi dobrze, Arturze. Pęd, właśnie. Użyję pędu. No to... Myślał, że mnie pokona, ja mam smoczy kamień. Dobra, i teraz mogę pomnę zrobić. I wszedłem do jakiejś tajnej komnaty. Ponoć ma być zapowiedź LSK 4... Zapowiedź Obliviona? O, popatrz. Cię na to. I won't let any more of you distract me from my goal. Our goal is the same. O, jak mnie zmasakrował. Muszę się podleczyć. Bartolomeo, witam serdecznie. Miko, dzięki za kolejną subskrypcję. Zabity. To nie był boss, to nie był boss. I pół boss. Czat się zawiesił? Nie, chyba nie. Czwartek stream Bethesda, nowy chapter, nowy rozdział S Online. Dusza Gilgamesza, skoncentruj Atrę, by na pewien czas stać się szybszym i silniejszym. Ulepsza wszystkie ciosy, co pozwala stworzyć nowe serie. Zwiększa obronę przed obrażeniami w walce wręcz. O, można użyć tylko na ziemi. O, to chyba przygotuję sobie duszę Gilgamesza. Ale jest trzeci poziom. No to raczej szybko tam nie szybko go nie osiągnę. W każdym razie ja bym Obliviona czwórki, że tak, Elder Scrolls 4, czyli Oblivion, ja go tłumaczyłem. I często jest tak, że gry, które tłumaczyłem, to już nie chcę wracać, bo później widzę błędy i tak dalej. Ale ciekawi mnie, co oni tam mogliby
zmienić. Nie mam pojęcia tak naprawdę. O, coś tutaj leży. To jest. Już zebrałem przedmiot kolekcjonerski. Olbrzymi ząb Ashdachy. To powinno być Ashdacha chyba. Ashdacha. Strzeż się. Na pozostałą w nim truciznę nie ma antidotum. Arturze, w Avatara zacząłem grać i całkiem sympatycznie mi się grało to, co widziałem. Bardzo, bardzo ładna jest to gra. Chociaż trudno mi uwierzyć, że 3-metrowe smerfy nie są widoczne w zielonej dżungli, no ale takie zawieszenie niewiary. Ale transmisji raczej nie będę robić, bo jest mnóstwo innych tytułów, które będę chciał pokazać. No tak, przede wszystkim dużo klasyki będzie jeszcze. Chciałbym jeszcze w styczniu zacząć FIFA. Thief pierwszy. No to będą... Pewnie nie będą jakieś szczególnie popularne transmisje, ale ja bardzo FIFA lubię, a grałem w niego ostatnio, pewnie z 20 lat temu i... I spróbowałbym FIFA zrobić. Cały czas tego Periheliona próbuję jakoś ogarnąć. Mogę otworzyć? Mogę. Proszę, stal damasceńska. Tego im brakowało. Pastylki, tak, tak, były te, Kotor, ojejku, z Kotorem to była jazda, to będzie dygresja, wspomnienie z lat, nie, który to był rok, 2001, 2002, wróciłem właśnie z Edmonton, z Kanady, gdzie robiłem Neverwintera i widziałem, bo jakby znałem się z kolegami z BioWare'u dobrze i pokazali mi, Wtedy mi pokazali działającego już Kotora. No i pokazali mi go na Xboxie. Sophie, dziękuję serdecznie i pozdrawiam, dawno ci się to nie było. W każdym razie pokazano mi tego Kotora, pokazano mi też w ogóle wcześniej niezapowiadanego Jade Empire. I jak tylko wróciłem, no to mówię do chłopaków, do Marcina Iwińskiego głównie i chyba do Piotrka Nielubowicza, słuchajcie, to trzeba tę grę przejąć. Tylko że wtedy wydawcą akurat był oficjalnie Lem. To Activision chyba wydawało Kotora wtedy. Gry z Uniwersum Gwiezdnych Wojen chyba Activision wydawało, czyli Lem. No ja mówiłem, że kurczę, trzeba pisać tam do Grega ze Szczuka, do Reja Muzyki, bo oni by chętnie sprawili, byśmy to my tę grę przetłumaczyli. No ale wymiana maili trwała długo i były rzucane różne argumenty, ale ostatecznie stało się tak, że Kotor został przetłumaczony przez ekipę z Lema. Balwi, witam serdecznie. Jaki Metroid? Fusion czy Zero? Fusion. Zdecydowanie Fusion. Świetna gra z wami. Michale, dziękuję za subskrypcję bardzo. Ile w sumie dygresji? 508. Jak dojdziemy do 1000, trzeba będzie coś wymyślić. Dobra, mam stal damasceńską. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mniej się cieszę z tego, że tu są jakieś dziabongi, które chcą zrobić krzywdę. Ale unikniemy tej krzywdy. Wezmę sobie jeszcze to. Tutaj otworzę. Strasznie agresywni są, straszliwie. Nie rozumiem tej agresji. I wiecie co, zrobię jedną rzecz, troszkę pogłośnię muzykę, bo muzyka w tej grze jest świetna. Gareth Coker sprawił się wyśmienicie i odrobinę podgłośnię. Gunter the Boy, ja już mówiłem, to jest gra, którą... Ja jestem zachwycony, jak początek roku to wyśmienicie. Dla mnie 9 na 10, ale od razu uprzedzam, że ja lubię Metroidvanie, lubię Księcia Persji, lubię takie klimaty, lubię elementy trudne, platformowe, więc to jest gra jakby stworzona pod mój gust. Dla mnie to jest jedna z najlepszych gier Yubi od niepamiętnych czasów już. Nie wiem, kiedy ostatnio coś dla mnie zrobili do... Równie dobrego. Ojojoj. Teraz tutaj się da w ogóle tam
Nie wiem, czy jest sens, żebym próbował. A najwyżej mnie cofnę do drzewka. Udało się. Udało się. Celowałem. Teraz to samo muszę. O. Teraz to samo muszę zrobić z powrotem. Czyli hop. Hop. A, no i się nie udało. Czy jest lepsza od Raymana Origins? Jest moim zdaniem lepsza. Od legendy mało jest gier lepszych niż Rayman Legend. To jest po prostu. Jest, ale też inna gra, nie? To zupełnie inna gra niż Rayman Legends. A dla mnie Rayman Legends to jest po prostu absolutne mistrzostwo. Dobra, co tutaj napisali? Dzień aż dachy. Na równinach Fars nigdy nie postała noga śmiertelnika. Żaden król ani królowa nie zasiedli jeszcze na perskim tronie. Jednak każdego dnia podarowanego przez słońce już lśniły niezliczone liście drzewa Soma. Ich blask codziennie budził Simurga, który uwił swe gniazdo pośród listowia. Simurg codziennie szybował po niebie, a harmonia jego lotu chroniła cały kontynent. Lecz wtedy nadszedł dzień aż dachy. Ahriman przysłał, Ahriman to jest ten zły z mitologii zoroastriańskiej, przysłał ją, by siała chaos na świecie. Simurg stanął do walki z Ażdachą. Próbował manipulować mechanizmem wieczności, bawił się nićmi czasu, zamieniał sekundy w godziny, a godziny w stulecia. Gdy wystrzeliły złe płomienie Ażdachy, Simurg poruszał się zwinnie i spokojnie. Pomału unikał jej błyskawicznych ataków. Ciosami pazurów rozerwał materię czasu, znikał i pojawiał się w przyszłości lub przeszłości. Czas był jego tarczą, a przestrzeń mieczem. Jednak moc Ażdachy pochodziła od Ahrimana. Simurg nie mógł jej pokonać. Roztrzaskał więc wszechświat na niezliczone ziarenka piasku. Jedna bitwa przeobraziła się w 10 tysięcy ziarenek bitew, które lśniły w 10 tysiącach miejsc, 10 tysiącach chwil, niczym wiele ziarenek piasku niesionych przez burzę. Ażdacha nie mogła mieć takiej samej siły w każdym z wszechświatów. Simurg zaatakował równocześnie w przeszłości, teraźniejszości oraz we wszystkich możliwych przyszłościach. Bitwa ta trwała jednocześnie sekundę i wiele tysięcy lat. A może dłużej, może 10 tysięcy razy krócej. Moc Ażdachy została podzielona. Następnie Simurg zamroził wszystkie wszechświaty, zamieniając je w kryształki niepoliczonych ziarenek piasku. Wszystkie, poza jednym. W tym jednym wszechświecie możemy dziś oddychać i czcić Simurga. W tym wszechświecie osłabiona Ażdacha została pokonana i strącona w głębiny góry Kaf. Wraz ze wszystkimi ziarenkami piasku, kryształami wszechświatów, których blask zgasł na zawsze. Tak wiele niegdyś możliwych wszechświatów, których historia nigdy nie zostanie spisana, tworzy dzisiaj barachany w jamie wiecznych piasku. Od tamtego dnia Simurg, strażnik czasu i przeznaczenia, więzi Ażdachę pod swoim olbrzymim pazurem oraz broni królestwa Peresji przed niebezpieczeństwami, które mogłaby na nie sprowadzić. Żaden śmiertelnik nie może wejść do więzienia Ażdachy. I z takim wrogiem będziemy musieli się spotkać. Natomiast tę grę, wracając do Raymana, robiła ekipa, która zrobiła Raymana Legend. Oprócz pana Ansela, który pewnie robi jakieś inne rzeczy, może robi Beyond Good and Evil, może tam odszedł, bo jakiś był ponoć skandal, nie wiem. Dokładnie. Czy jestem w stanie przelecieć tam na drugą stronę? O, chyba zginę, bo tu jest jakiś zaklęty czarownik, który rzuca we mnie. Brzydkimi rzeczami we mnie rzuca. No właśnie, tak myślałem. Pastyki, ja nie pamiętam, czy grałem w ogóle w Kotora po polsku. No i oczywiście pewnie pomyślałem, że zrobiłbym to lepiej. To nie ulega wątpliwości, znaczy nie to, że ulega wątpliwości, że zrobiłbym to lepiej, bo może bym nie zrobił, natomiast ja na pewno pomyślałem, że zrobiłbym to lepiej. To jest pewnik. Battletoads grałem, ale na Midze i to była bardzo słaba wersja. A później już nie grałem. Teraz wyszła na Xboxa i ponoć jest trudno. No, tutaj, tędy nie przejdę, prawda?
Więc co ja muszę zrobić? Muszę zapuścić się tutaj w głąb. Jeszcze bardziej w głąb muszę się zapuścić. Kotor był tu, było tłumaczone po 10 latach? Możliwe? Nie pamiętam, bo ja mam w ogóle Kotora z dedykacją całego wszystkich głównych twórców. Dostałem w prezencie od ekipy z BioWare'u. Na Xboxa jeszcze. Tego pierwszego Xboxa oczywiście. Musimy pójść w tamtą stronę. Tutaj byłem, zjeżdżamy jeszcze niżej. Tutaj trzeba wziąć. Też słyszałem, że ta gra to taki Hollow Knight, tylko ładny. No? Dobra, musimy otworzyć tę bramę, czyli trzeba pewnie będzie zejść tędy i dookoła. Greg W, dobry wieczór. Sands of Time kolejną częścią jest Warrior Within, czyli nie wiem, jak to przetłumaczyli, wewnętrzny wojownik, czy chyba dusza wojownika, tak to przetłumaczyli po polsku. Trochę ją zablokowałem, jugglowałem, żonglowałem ją, ale chyba nie mam tego za złe. Zwłaszcza, że już nie żyję. O, jest kolejne drzewko, byłem tak blisko niego. Gdzieś tu jest. I hope you like danger, Sargon. The god trapped here is more than evil. Doesn't matter. If this creature Ezdaha. If Ezdaha holds the secret for a second chance to save Hassan, then I'm going in. No mortal has ever entered. Proceed only if you're really certain, Sargon. No właśnie, dla przypomnienia, czemu on tam w ogóle idzie? On idzie dlatego, że chce zmienić przebieg czasu, chce wrócić do momentu, w którym książę Hassan, książę Persji został rachciach. I chce przeciwdziałać temu rachciach. Wobec tego musi chwycić się swojej jedynej ulotnej nadziei i pokonać strażniczkę. Czyli Ezdaha. Nie sprawdzałem perskiego, nie. O, gdzieś tutaj jest punkt do podróży. Zaraz go sobie odblokuję. Kaja. Cześć, Kaju. No dobrze, mamy odblokowane, czy będziemy mogli tak naprawdę wrócić, porobić różne rzeczy, na przykład ulepszyć ekwipunek, chociażby łuk, bo już możemy go ulepszyć. O, i tutaj są kolejne pieczęcie, które będziemy musieli odblokować. Obcy N7, witam serdecznie. Czyli widzimy, mamy miłośnika Mass Effecta, bo rozumiem, że N7 to Normandy. Statek. O, tutaj się będzie działo. Tutaj się będzie działo. Muszę przypomnieć sobie, jak to szło. Trzeba znaleźć ich rytm. Tu chyba do góry trzeba pójść. Zresztą mamy jakby nić, która nas wiedzie. Udało się! Ale chyba nie do tego miejsca, co chciałem. Jeszcze wojowniczy żółw ninja tam był, no. Dobra, poczekamy, aż przyjdzie znowu ten pełzak.
i do góry za nim. Oj! Ale tak, zapisało mi stan. Dobrze. Cześć, Lolas! Jesteśmy chyba już... Trzeba będzie tu i tutaj też. Źle poszedłem, bo nie tutaj ma dół. Tu się zatrzymam chwilkę. Znowu ma dół. Pudło. Pudło. Tam był Xerxes, więc tam pójdę na pewno. Spróbuję go zdobyć. Będzie trudno, ale spróbuję. Jest. Spieszyć. Ale nie aż tak. Dobra, spróbuję go wziąć. O. Mm. O! Że tak mogę zrobić, to nawet nie wiedziałem. Dobra, udało się, udało się. Teraz chyba trzeba... Udało się! Ha! Ha! No! Teraz, no, wcale się nie dziwię, że książę się podoba. Bardzo atrakcyjny młody człowiek. Oj, nie tu miałem pójść. Tu muszę zejść, właśnie, to jest. Muszę po tej stonodze zejść na dół, więc trzymam się tutaj na razie przez jakiś czas i kiedy ona będzie schodzić, to ja muszę też tam pójść. Jarosławie, witam cię serdecznie. Tak, to trzeba było zrobić właśnie. Czy coś tam na dole jest? Chyba nie. Muszę ten wzorzec ich ruchów jakoś zapamiętać. Do góry. I tu muszę poczekać, aż on rozwali ten bok. O właśnie. Kurczę, były dwa! Ale chyba udało mi się coś... Nie. Nie sądziłem, że będą dwa wstrętne szkarady tutaj. Czekamy na drugiego też. Udało się. I udało się. Nie jest takie trudne. Niebezpieczny rysiek jest trudniejszy niż to. Znacznie. O, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Dajmy tutaj znacznik.
Znak zapytania. Czy zbadałem to wszystko? Nie wiem, ale zobaczymy. Tutaj teraz chyba będzie pieczęć do rozwalenia. No i kolejne forki, potworki. Aj! Xerxes! O, jak jest Xerxes, to niestety trzeba będzie go zdobyć. Chociaż tutaj może być trudniejszy. Muszę się skupić. Raz. Lordzie Excelsiorze, rozumiem, że ty dopingujesz za Niemcami, tak? Bo tam mieszkasz. Kurczę, jak to wziąć w ogóle? Muszę chyba spadając użyć pędu. Muszę spaść w odpowiednim miejscu, ten spadek jakoś zmodyfikować i zebrać tę monetę i później wrócić. Ok, tu. Lesiczny napój sam się właśnie wypił. Wypił się amulet. Chyba, że zrobimy tak, że po prostu siłą pęduję. Muszę wymierzyć punkt natarcia. Jest! Jest, 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 jest! Jest! Brawo! Brawo! Oj, oj, oj! Dobra, napijmy się. Napijmy się. Tutaj się poczekamy sobie. Poczekamy sobie. O, poczekam i do góry. Przestał mi iść do góry, nie wiem czemu. Kolega Arek gra po persku, no to ładnie, ładnie. Próbowałem w różne gry grać w językach, których nie znam dobrze. Perski znam, jak byłem wręcz bardzo słaby. Wcale. Natomiast warto posłuchać perskiego, bo on ma zupełnie inne brzmienie niż arabski. O, a często jest, ludzie myślą, że jak ktoś mieszka na dalekim, na Bliskim Wschodzie, to na pewno mówi po arabsku. A to nie, to jest jednak zupełnie inny język. To jest ten moment, o którym mówiłem po wielokroć. Naciskam ruch w jedną stronę, on robi pęd w drugą stronę. Zginąłem tak kilkadziesiąt razy, to co najmniej. Co najmniej kilkadziesiąt razy. Dobrze, znaczy tutaj akurat nie jest fajnie, że tak cofa daleko. Najczęściej tak daleko nie cofa. Ale to jest ekstremalnie irytujące. Nie wiem, czy to zostanie jakoś poprawione, czy to jest... nie uznają tego za błąd na przykład. A już witałem się z gąską. O, patrzcie. Znowu! Znowu! Byłem skierowany w prawo
Dałem drążek w prawo, nacisnąłem pęd, rzuciło mnie w lewo. Pastylki, wiele polskich giertek powstało. Myśmy pomagali tłumaczyć sporo, na przykład nie wiem, chyba Green Health pomagaliśmy zrobić. Obecnie większość powstaje po angielsku, ale no, nie ukrywajmy, większość znowu to samo. Większość osób piszących, scenarzystów polskich, lepiej radzi sobie z językiem polskim. Ja mimo, że angielski znam, powiedzmy, na całkiem przyzwoitym poziomie, tak to ujmując, to jednak polskim władam ze znacznie większą wprawą, maestrią, niż angielskim, który jest mimo wszystko językiem obcym, udało się. W końcu. Dobra, pierwsza pieczęć rozwalona. Tutaj mam znacznik, coś tam może być, ale nie wiem co. Powinienem zdjęcie tam zostawić, cholewcia. Bo tak to nie będę wiedział dokładnie, z czym to się je. Mam 4 Xerxesy zdobyte tutaj. Szkoda, że nie zebrałem wszystkich części pępowiny gry GW. Aha, tutaj to chodzi o Bloodborne'a. O Bloodborne'a, to nie do mnie. Trzeba znaleźć, żeby mieć prawdziwe zakończenie. Znaczy, trzeba. Dobrze jest znaleźć. Czemu sobie? Nie bijemy się z tą panią, bo nie jest warta naszej uwagi. Idziemy do drzewka, zregenerować się. Drzewko jest już blisko. Proszę bardzo. To teraz możemy pójść w drugą stronę. Czyli tu schodzimy w dół i idziemy tam, żeby drugą pieczęć rozwalić. Zresztą popatrzcie, tutaj będziemy musieli zniszczyć jeszcze, żeby to przejście się otworzyło. Czyli po prostu idziemy tam, gdzie pokazuje ta nić Ariadny. O! To jest piękna przeszkoda, cudowna. Za pierwszym razem byłem lekko zdziwiony. Co się dzieje? O co chodzi? Czemu zginąłem? Ja wam pokażę. Bum! Ale jak już się wie, jak to działa, to jest wręcz przyjazna. Tutaj będę musiał zostawić swój cień. Teraz się nie udało. Przyjazna, nieprzyjazna, ale trochę ginę. Mr. Darters, dziękuję serdecznie za 3 miesiące wsparcia już. No bo nie, to mogę tak zrobić, muszę cię. Uj. Poczekam, aż się wąż schowa. O. Teraz będzie dużo... muszę patrzeć na te odciśnięte punkty. No tak. Skakuję do góry. Czy tu jest też odciśnięty punkt? Jest. Wykorzystujemy je do poruszania się. Tutaj może być ciężko, bo trzeba będzie zrobić coś takiego pewnie. Albo nie, zaraz, spróbujmy. A nie, można uniknąć. Dobra, teraz tak, tutaj trzeba będzie na pewno się pokazać mu na momencik.
Po czym... Jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Tutaj może być trochę kronika niezapowiedzianej lub zapowiedzianej śmierci. Udało się. Już chciałem się cieszyć przedwcześnie. Przedwcześnie zaraz. Gdzie ja muszę teraz pójść? Czyli cały czas to miejsce. Udało się. Łatwizna. Łatwizna. I tutaj jest gdzieś drzewko i coś jeszcze jest. Przedmiot kolekcjonerski. Legenda z Jamy. Tutaj chyba jest coś z tekstem. Może specjalnie, może nie. Czasu upływ nie kończący się przez nawet... No, porwany tekst jest. Włodziszczaków. Nie ma legendy, nie ma licznika śmierci, bo już by się przekręcił. W drugą stronę. Ten spale. Może to coś spadem jest, nie wiem. Dobra, to muszę rozwalić. Coś tam jest na dole, a na górze jest drzewko. Pannica. Graczu po 30. Podejrzewam, że jeśli chodzi o elementy platformowe, to w ogóle nie ma różnicy. Natomiast w walce nie sprawdzałem. A, tutaj muszę wskoczyć po prostu. Jest drzewo. Cześć, Monte Graczu. I mamy kolejny transport. Kolejna możliwość podróży. I zanim tam pójdę, to jednak chcę sprawdzić, co się czai w podziemiach tutaj. Tu może być jakiś skarb. O, oczywiście może być też Fariba. Hi, Sargon. Lend me your Eye of the Wanderer. I'll add the information I've gleaned about this area. No i super. Czego tam się dowiem? No właśnie, jak widzicie, to nie jest mała gra. To nie jest mała gra. A jeszcze nie mam tutaj nic. I tutaj nic. I tutaj. I tutaj. I tutaj. O, tutaj to mogę rozwalić, gdybym miał głaz do rozwalania tego. A nie, mam! Mam. Może coś jeszcze tu znajdę, jakiś skarb. A, wiem, co to jest za miejsce. Może wy będziecie wiedzieć, jak to rozwiązać. To jest zagadka. To jest zagadka polegająca na tym, że nie wiem, co trzeba z niej zrobić. A więc, jak widzicie, są tutaj dwa tłoki. Tutaj powinna się pojawić skrzynia, a ja powinienem zrobić coś, co powoduje tej skrzyni pojawienie się. Myślałem początkowo, że będę musiał przyjąć taką pozę, jak mają te posągi,
i tak postać chwilę. I wydawało mi się, że pozę tę mogę przyjąć w momencie, kiedy puszczę pad na jakiś, czy puszczę pada na jakiś czas. No i rzeczywiście on przez moment wydaje się tę pozę przyjmować, po czym zaczyna się rozciągać. I robić takie, wiecie, ale nie robi tak. Nie robi tak. Więc, zresztą widać. Przysiadł sobie teraz. Więc to jest zagadka, którą nie mam pojęcia, jak rozwiązać. Pewnie rozwiązanie jest jakieś mega proste i szybkie i łatwe. Też nie wiem, co zrobić z tymi walącymi tłokami, ale tutaj powinien pojawić się skarb, jeśli tę zagadkę bym rozwiązał. Wojciesławie, dobry wieczór. Na Silksonga nie czekam, jest mi obojętny zupełnie. Wiem, że to Metroidvania, ale po prostu Hollow Knight. Trzy razy podchodziłem do Hollow Knighta, za żadnym razem mnie nie chwycił. Nie zachwycił. Może za czwartym kiedyś spróbuję. Zostaw... To próbowałem. Że cień sobie taki zostawię. O, i zginął. Majores, witam. Cień stawiałem, oczywiście. Tak, to jest... Był pierwszy mój pomysł. No i nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. Myślałem, żeby pójść tym cieniem głębiej, żeby go zostawić dalej, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Łukaszu, a czy część druga Duny w marcu, z tego co wiem, ma się pojawić dopiero, a nie w marzec chyba, a nie luty. Jeden patrzy w lewo, drugi na wprost. O! To nie jest głupie, wiesz? To jest bardzo ciekawa teoria. No ale jak widać, niestety chyba nie do końca. Siebie i cień jak te statuły. No to było próbowane, ale dobrze. Spróbuję raz jeszcze. Chyba, że tutaj postawić na tym. Jeden tu. A ja tu. I tu. Tutaj nie. Więc chyba, że niżej. Na tych podestach spróbujemy. Chyba jednak nie. Spróbuję jeszcze na środku, tutaj. Czyli jeden tu. Jeszcze raz. Pawzowie, na razie dziękuję. Dziękuję za rozwiązanie. Spróbuję to, co widzieliście, żeby ustawić się po obu stronach. Przyspieszyli premierę, okej. Okay. Oni patrzą na środek tutaj, tak? Oj, znowu zginąłem. Nic z klonem. To może to też być jedna rzecz. Uderzyć z dużą siłą w to... Jak nic z cieniem, to ciekawe. Myślałem też, że tutaj trzeba na przykład złożyć, jak popatrzycie, tu są fragmenty posągów. Myślałem, że trzeba je zebrać, ale to nie działa niestety. Więc...
bo dajcie coś tutaj do zmiażdżenia. Są jak dziadek do orzechów. Gdybym tylko miał coś takiego. Ale niczego takiego nie ma. Tam coś trzeba ustawić na tym podejście, nie? Więc tylko co? Siebie mogę ustawić teoretycznie. Pod warunkiem, że nie dam się zabić. Nic nie ma. Ale może jeszcze sprawdzę. Nic nie widzę. Zobaczmy. W innym wymiarze raczej tu nic nie ma. No ten punkt wydaje się być bardzo ważny, czyli to miejsce, w którym młoty uderzają. Ale atry opuścić, ale... Jest jeszcze jedna możliwość. Mogę... puścić... czakrę. Ale to chyba nie działa, na przykład w ich sprzączki pasów. Oj, źle skończyłem. Zaraz pewnie Pawdala poproszę o pomoc w tej zagadce. Tutaj podestu nie ma, czyli nie widzę nic. Tutaj pojawi się skrzynia, bo we wszystkich tego typu zagadkach tutaj się pojawiała skrzynia. Bez przygotowania nic nie zrobię. Chcąc odpowiedzią. Okej, to chyba się domyślam. Czy muszę tutaj przyjść z materiałem wybuchowym? Na to wygląda. Muszę mieć materiał wybuchowy i wtedy jak przyjdę z materiałem wybuchowym, to będę mógł... może rozwalić te posągi. Już sam fakt, że wejście jest skryte za takim materiałem, może podpowiadać właśnie. Dobra. Adamie, bardzo się cieszę, że moje podpowiedzi i sugestie, czy pogadanki do czegoś się przydają. Jestem influencerem. Właśnie, dostałem ostatnio zapytanie od zaprzyjaźnionej agencji reklamowej, która od czasu do czasu bardzo miło mi podsyła różne propozycje, czy nie chciałbym wziąć udziału w jakiejś tam kampanii. Ja do tej pory wszystko odrzucam, bo uważam, że to nie ma wspólnego z tym, z grami. I tak się zastanawiam właśnie, czy wziąć udział w takiej kampanii, czy nie. Tylko właśnie ona jest mało growa i tak się... I stąd moje... W ogóle nie jest growa. Dobrze, Pawzawie, powiedz mi, czy wystarczy mi to, co mam w kieszeni międzywymiarowej, czyli ten pocisk. Gram w trybie eksploracji. Rozwalić to. To nie to. Okej, okay, czyli może nie mam mocy, która pozwala na razie na odpalenie
tego zdania. To sobie idę stąd. To przyjdę tutaj, jak będę mieć więcej mocy. A, tylko jeszcze jedna rzecz, muszę zaznaczyć. Mam moc! Kurczę, pawzawie. Muszę zaznaczyć to miejsce. To jest raz. Czakram. Oj! Nie trafiłem. Coś powinienem postawić, żeby one mogły to zgnieść. Tutaj są zgniecione posągi. Kurczę, odpuszczę sobie. Mr. Rory, cieszę się bardzo. Witam Lorda Excelsiora, panowie i Wojtka witam. Gra jest wspaniała. Piaski czasu chyba zginęły w odmętach czasu. Dawaj, Pawzawie, gadaj. Misio kolorowy, dziękuję za dobre słowo. Poczekam jeszcze, czy Pawza chce mi napisać, czy nie. Jak nie, to nie, sam nie będę szukał, ale jak mi to powie, to będę mógł powiedzieć, a z pomocą społeczności przeszedłem. Warrior Within był dahaka, który nas... trzeba złapać wroga posąg i jego tu wrzucić. Posąg wroga. To jak to zrobić w ogóle? O! Living version of the statue that occupied the same. Okej, o rety. Witam Sławko. No to skomplikowane. Duży stopień skomplikowaności. To chyba najbardziej z tych wszystkich skomplikowana jest zagadka. Z tych, które widziałem do tej pory oczywiście. Bo nie wszystkie widziałem. Jest ich 9. A ja widziałem chyba z 6 i to była jedyna, której nie rozwiązałem. Oj! Oj, to dzisiaj jest chyba najczęstsze powtarzane przeze mnie słowo. Dobra, idziemy do drzewka, a później pójdziemy otworzyć przejście do Ażdachy. Chciałbym, żebyście dzisiaj Ażdachę zobaczyli. I nie wiem, czy mi się udają pokonać. Wręcz sądzę, że się nie uda jej pokonać. Okej, okay, tutaj jest po Ażdasze. Tu jest walka, tutaj wyjście. Ojej, to wyjście, nie wiem, czy graliście w pierwszego God of War'a na PlayStation 2. W pewnym momencie nie będę, to nie jest za duży spoiler. Kratos trafia do Hadesu i się z niego wydostaje, wchodząc po takich platformach. I tutaj to, co widzicie, to są właśnie takie podobne platformy, jak te prowadzące z Hadesu. O Boże, to będzie hardcore. Tak, tędy nie wyjdę. Tutaj jest przejście do... które otworzę z drugiej strony. Mówiłem, że nie pokonam tej pani boss. No to był cudem ją pokonał. Cudem. Dobra, tutaj trzeba pójść i rozplątać więzy przez leczenia. Ha! Ojej, w ostatniej chwili się zorientowałem. Tutaj będą. Wielkiego odbicia. Czyli tak. O. Teraz.
raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No! Chłopie, nie tam miałeś skoczyć. Co ja zrobiłem w ogóle? Co ja zrobiłem? Nie rozumiem. Uff. Dobra, schodzimy teraz powolutku. Za duży poślizg, jeszcze raz. Dobra, muszę się zastanowić, jak to przejść. To nie jest prosty moment. Po prostu tak. Dobra. O, to było urocze, ja sobie myślę. A, przeszedłem. By zostać zmiażdżonym. Drugą stronę. Ale chyba mnie przerzuciło tam. No nie. Dobrze, że tak niewiele energii tutaj tracę po tym. W Riku, gdybym grał, gdyby to był etap w Riku Dangerousie, to bym tracił życie. Więc... cieszę się, że to jest taryfa ulgowa tak naprawdę. Co ja robię? Przecież wiedziałem, co mam... jaki to ma być manewr. Tak, to miał być manewr. I tutaj, gdybym chciał, to mógłbym sobie włączyć portal, który by mnie całą tę sekwencję pominął. Prawie, już końcówka. Ale to nie byłoby fajne w ogóle, bo wydaje mi się, że taka sekwencja jest na tyle krótka jeszcze, że można swobodnie sobie z nią poradzić. I proszę. Bum, teraz. I jest. Przeszliśmy. I idziemy sobie do... miejsca, z którego zaraz... jeszcze jedną rzecz chcę zrobić tutaj. Chcę to sobie zapamiętać. Dobra. Teraz możemy pójść już do... samej walki, więc teraz będzie cierpienie. Teraz to będzie cierpienie. Dwie godziny z nią walczyłem. Ale ja nie jestem znowu jakimś super wyjadaczem. Nie? Proszę trzymać kciuki. Flipie, dobrej nocy. Ha! To sem ja. Ja pamiętam jej schemat walki, aż dacha, wróg ludzi i bogów. No właśnie, nie pamiętam za bardzo jej schematu. A tak, to pamiętam. Pamiętam, że trzeba było w ten sposób unikać. Tego, co do tej pory nie wiem, jak uniknąć. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tych ataków unika. Nie uniknąłem ani jednego. Te można miotać w nią z powrotem. T
Tego promienia można uniknąć, jak widać. Druga faza. No właśnie, i teraz mnie chwyciła. Tutaj powinienem sparować, to niestety mi się nie udało. Jest piękny czerwnik, którym jestem mordowany. Znaczy, jeszcze nie jestem zamordowany, ale jestem bliski tego. Mogę odbijać te kolce. Mogę odbijać kolce. Wesoło. Znowu mnie chwyciło. Pan Poppy, kiedy z Witchfire, nie wiem, dawno z Witchfire nie grałem. O, zginąłem. To pierwsza z wielu śmierci. Spróbuj ponownie. Zastanawiam się, czy nie pochodzić tutaj sobie troszkę i nie spróbować znaleźć. Spróbować znaleźć tego amuletu, który ładuje mi życie, kiedy blokuję. Nie pamiętam. Naprawdę, nie mam pojęcia, jak to było uniknąć. Chociaż chyba teraz się. Nie udało się. No nie wiem, jak to się robi. Ale tak, jest kolejna faza. Może raz uda mi się chociaż sparować ją. Jest! Jest! Sparowana. Ależ ją ciachnąłem, byłem. Jest zła. Brak dużej energii nie zada... Nie... Nie zabrałem, ale cóż. Które? Witam serdecznie nowego obserwatora. Przepraszam, że nie komentuję mocniej, ale... Ale nie wiem, co mam tu zrobić. Nie, to chyba jakoś unikałem. Wow! Chyba naładowałem. Nie udało się teraz. Teraz będzie chwilka dla martwego wilka. Udało się. Jak to się robiło? Chyba w drugą stronę powinienem skoczyć. Dobra, stworzę sobie pole energii. Trochę się odrestauruję. Nie zdążyłem znowu. JP, tak nie działa. One za szybko spadają. Próbowałem tak już, znaczy, możliwe, że po prostu... No i teraz mnie nie powróciło do mojego cienia. Broń.
chyba się nie udało. No i się nie udało. Kaput! Na kule użyj szponu w miarę, właśnie nie działa. O, jest zła. Ale może zadziała. Teraz spróbuję. Chyba się nie udało. O, jakoś przeżyłem to. Ten moment udało się przeżyć. Więc witam serdecznie. Rzeczywiście. Rzeczywiście. Kule działa, szpon wymiarów. Wow. To dużo mi ułatwi, jak przeżyję oczywiście. A to przeżycie wcale nie jest takie... Znaczy, to jest tak, jest... Czat! Wow. Dzięki wielkie, z tym... szponem wymiarów przy kulach. I dodatkowo sparowałem tą pindę. Uff. Sparowanie jej jest zawsze miłym. Dobra, parujemy. Tworzymy pole życia, bo i tak... ją sparowałem. Ja wiem, że jest pani bardzo zła, ale co ja poradzę na to? Nic nie poradzę. Ha! Oj, teraz się dałem strasznie głupio pacnąć. Trzeci raz ją sparowałem. Ja nie mogę. Czat. Jest bardzo zła. Jest ekstremalnie zła. Też byłbym... Powiem wam tak. Oj. To dzięki temu. To dzięki tym kulom. Dzięki raz jeszcze. Używaj mikstury, niż kubury. O nie, to jest. Czwarty raz. Wyrzuta. Zabita! Dali Bóg! Walczyłem za pierwszym razem, jak w to grałem, walczyłem z nią 2 godziny. 2 godziny z nią walczyłem. Dobra, papa. To wasza zasługa. You are not.
Wasza zasługa. Zginąłem na niej wcześniej kilkadziesiąt razy, dosłownie. What do you mean? Ja to gramy dalej. Ja byłem przekonany, że ona mi zajmie czas do końca transmisji. Wow. Witam, Jakubie. Mam taki kubek. World's best gamer. One devours a god. I'm here to save a prince. Are you now? Let me show you. Niebiańskie strzały. Dar oddasz dachy, tylko czy na pewno? Używaj ich, by aktywować konstelację. Hunt after the four celestial guardians. To prawda, będę musiał znaleźć. Heaven to spare one moment. Dobranoc, Sophie. In all of time and space, choose wisely, little one. Sadwes is the closest, the guardian of the south. I to jest punkt, w którym normalnie była prośba, by nie pokazywać dalej, ale już minął 15 stycznia, więc można pokazywać dalej. Tutaj już będą ciężkie spoilery, od razu ostrzegam, więc na własne ryzyko zostajecie. I dostanę cały płatek. Cały płatek? Nie, cały kwiat. Proszę bardzo, jak mi rośnie pasek. I proszę. Będziemy szczelać w konstelację. Michale, dzięki, że wpadłeś tak czy inaczej. Polecam od razu podcastem Kwadrat, którego Michał jest częstym gościem, współtwórcą. Michał to jest najbardziej elegancki polski podcaster. Zawsze nienagannie ubrany. Arturze, teraz 1/3, wydaje mi się. Popatrzmy na czas. Tak sądzę. Muszę wszystkich tych strażników... Każdy to trochę czasu zajmuje. Może trochę po 1/3. No już jest ile? 11 godzin gry. I saw Sadwes. Three more many spills of blood. At best. One moment. I to jest miejsce, które jedna chwila zmieniła się na zawsze. To tak wygląda, to jest taki graficzny majstersztyk. Czyli aż Dacha cieszy się, że odchodzi z tego świata. Dawaj, pióro. Pióro Simurga. Ja teraz zostanę, czy bym dostał to, na czym najbardziej mi zależy. Tak jak już mówiłem, to ja po treningu, po machaniu kettlami. Tak jest! Podwójny skok w końcu. Skrzydła grawitacji. Juu, juu. Och, jakże fajnie. Przepraszam, coś mnie zakręciło w nosie znowu. Teraz mogę to łączyć i w ogóle. Ha! Patrzcie, jakie można teraz akrobacje robić. Mogę z nią pogadać? Albo pacnąć jej nie. Ale będą za to piękne sekwencje.
platformowe, coraz trudniejsze. Znaczy jedna zaraz chwilkę będzie, wcale nie jest piękna. Zresztą sami zobaczycie. Jeszcze raz, jak to zrobić? Trzeba zrobić tak, 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 tak. O, popatrzcie. Poziom naładowania kontroler bezprzewodowy DualSense jest niski. A mam tutaj jakiś kabel USB-C. You were right. Ezdaha showed me a way to save Hassan. Her evil deeds know no bounds, and one of them is unforgivable. A story I don't even want to remember. Huh. Between the two of us, I thought you were the fool. But I was wrong. Both can be true. You've helped me a great deal. What's your name? Call me Alkara. Thank you, Alkara. I said my name is Alkara. Didn't you hear me the first time? Nie chcę ze mną gadać chyba. Jeszcze raz, tutaj... Tutaj będzie dużo już takich... Oj! Dużo będzie sekwencji na milimetry. Jest, udało się. Na dole pewnie jest jakaś... O, na dole coś jest. Co to jest takiego? Weź. Przedmiot znaleziony w siedlisku Ashdachy. Stopiona z sobą kolekcja cennej biżuterii i kosztowności. Czy Ashdacha myślała czasem o swoich ofiarach i ich wspomnieniach? Nie wiem, pewnie nie. I teraz będzie to miejsce, które przysporzyło mi dużo... Jak to mówi pan Sapkowski? Dużo nieprzyjemnych doznań. Misiu, cóż ja mogę powiedzieć, no? Oj, ktoś tu do mnie strzela. Niestety tutaj nie mogę pójść w głąb, znaczy pójść wraz z piaskiem, muszę przeskakiwać. Zatem czy na pewno zostało wyśmiane? No jak zostało wyśmiane, to cóż, no. Ja nie będę tutaj przecież stawał niczym Don Quixote z La Manchy i mówił, że się mylą. Przecież... Jak ktoś ma taki, a nie inny gust, to jego jest sprawa. O, czybym tak szybko tutaj doszedł? W ogóle znacznie sprawniej mi idzie teraz przechodzenie. Znacznie sprawniej. To Sivana, witam serdecznie. Ale że zła optymalizacja, ta gra jest rewelacyjnie zoptymalizowana. No to jest... I że dialogi nie dają... No, okay. Jeśli tak rzeczywiście pisali, to znaczy, że... Lubię narzekać. Ja lubię optymistycznie podchodzić. No i udało się, proszę bardzo. No jak ma słaby sprzęt. Znaczy, to się gra na konsoli w takie gry. Czy Vertigo 2 będę grał? Czy czekam na zoptymalizowanie, bo Vertigo 2 ponoć na PlayStation ma bardzo duże problemy. Spadki klatek na PC-cie mogą być spowodowane tak dużą ilością różnych zmiennych, że zwalanie wszystkiego od razu na grę jest, no... Nie do końca rozsądne, tak bym powiedział. Oczywiście najłatwiej znaleźć innego w grze. Ale mówię, ja tutaj się nie będę bawił żadnego adwokata diabła.
jesteś zabity. Teraz został zabity. Zginął był. Brawo. Tutaj chcę wejść, bo tutaj jest jakaś... Tu pewnie będzie gdzieś Xerxes. O, popatrzcie jak sprytnie. To nie będzie proste przejście zdecydowanie. Spróbujemy uzupełnić sobie życie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jakby to zrobić w ogóle? Bo tak, tu powinienem tak naprawdę użyć pędu. Ale... Nie jestem w stanie chyba... Teraz jeszcze raz spróbujmy raz. Nie, nie wiem. Cień, macie rację, zapominam o moich cieniach przecież. Wszystko chcę zrobić. Ha, 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 ha. O, ja tutaj nie byłem, zdecydowanie nie. Prawie, jeszcze raz. Tu aż podryguję nogami. Tomiku, czy na live się ciężej gra? No właśnie przejście bossów było dla mnie zdecydowanie łatwiejsze tutaj na przejściu na żywo. Pewnie dzięki wsparciu duchowemu. Oj, zostawiłem cień w złym miejscu. Natomiast na live zdecydowanie trudniej czasami jest zareagować, bo próbuję jednocześnie czasami czytać czat i to jest problem. Znaczy to bywa. Nie wiem czemu zginąłem. Źle. Beksie, dobry wieczór. Tak, ja wiem, że tam za drugim razem trzeba cień dać. Zdaję sobie z tego sprawę, tylko... Nie zdążam, bo ginę. Jest! Jest, udało się. Udało się, dobrze. No teraz mogę już zginąć. Ale nie muszę. Dobra, czyli tutaj jest... idę tędy i do góry. Szybko tylko użyjemy jeszcze... drzewka. PB, dokładnie tak. Można teraz zabrać tę stal, która wisi nad naszym przyjacielem. Troszkę się rozpędziłem z ekscytacji.
Jeszcze raz. Czy tam można w ogóle wskoczyć? To jest pytanie. Tam coś jest. Tylko czy tam można wejść? Chyba nie. Ale wygląda jakby można było. I chyba muszę wręcz tam wejść. Albo tutaj przejść w inny sposób. Teraz poczekajcie, co tutaj jest. Tu jest ta zagadka. Tutaj jest miejsce jedno i gdzieś tutaj jest chyba zaznaczony. Tutaj jest coś dziwnego, nie pamiętam dokładnie. I tutaj jest też jeden Xerxes, do którego będę potrzebować podwójnego skoku. Dobra, na razie użyjemy podróży. I idziemy sobie stąd metodą teleportacji. Więc idziemy do zapieczętowanej kryjówki. Tutaj. Czyli teraz tak. Czyli teraz tak. Nie no, źle poszedłem. Bo powinienem tutaj. Coś mi się chyba pokałapućkało, ale zaraz zobaczę. Robalu, dziękuję za wsparcie, doceniam. Skuźba na dziada działa zawsze wyśmienicie. No i wrócę do tego samego punktu, w którym byłem. W zasadzie. Nie. Szubarku, dobrej nocy, trzymaj się. O, jak spadłem strasznie. Pomyślmy tu. Aha, to tędy i tutaj. Dobra, to już wiem. To już wiem. Oczywiście biorę sobie do mojego plecaczka jakże potrzebną rzecz. I teraz mogę spróbować wrócić też do tego Xerxesa, który tam jest. Ogólnie tutaj jest sporo miejsc wymagających jeszcze. A nie, tu byłem, tutaj byłem. Chyba coś tam. Ubiję tę panią ponownie. Nic mi nie szkodzi. Doktor Lisu, witam. W czwartek transmisję zacznę od troszkę wcześniej, 20:30, bo jeszcze będzie omówienie bingo. Jak zwykle przygotowałem bingo. Zresztą jest na Discordzie, można zobaczyć, cóż tam zamyślenie życzeniowe wprowadziłem. Jeszcze raz, ostrożnie. Początku. Cała sekwencja od początku. No cóż.
Nie powiem nie. Chociaż miałem nadzieję, że będzie troszkę łatwiej. Powolutku, gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł. Ojej, cieszy. Teraz zdecydowanie za wcześnie to zrobiłem. Kanapowicz TV, witam serdecznie. Teraz znowu dzieje się ten błąd z kierunkiem. Dałem w prawo, poszedł w lewo. To jest najbardziej wkurzający mnie błąd w grze, który może bardzo mocno wpłynąć na nasze postępy, szczególnie w takich trudnych sekwencjach platformowo, nie wiem, piaskowych. Skakać, Boże mój, już widziałem, że są kolce. Jeszcze raz. Spadamy. Jestem jak lotos na tafli jeziora, spokojny, opanowany, nic mnie nie wzrusza. On nie robi pędu. Przedtem zawsze robił. Kompot zawsze był. Jeszcze raz. Zaharczałem z bólu i cierpienia. Mam drugiego pada i na obu padach jest dokładnie tak. No! Znowu! Znowu dałem w prawo, poszedł w lewo. To jest błąd gry na pewno. To jest niestety błąd gry i najbardziej poważny, bo najbardziej utrudniający przejście sekwencji, które i tak już łatwe nie są. Ksywkę niespotykanie spokojny człowiek. Aż w pewnym momencie ta skumulowana furia wybuchnie i rzucę padem w monitor, zdemoluję pokój, wyrwę kable. No. Nie chcę zapeszać. Pytanie, czy lepiej dołem, czy lepiej górą? Ha! Dobrze. I tutaj jest gdzieś... No czekacie, o wy źli ludzie! Jeszcze raz, tutaj sądzę, że muszę... To rozwalić, tę przeszkodę. Ale następnie od razu tam muszę wrócić jakoś. O! 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 Proszę! Ciota Marysia, witam serdecznie. Udało się! Znaczy... Prawie się udało. Teraz muszę jeszcze tutaj wjechać na górę. To nie jest proste, bo cały czas mnie ściąga w dół i...
tak, granie w ryszka daje tutaj dużą porcję cierpliwości jednak. Dobra, co i o co tutaj chodzi? Gdzieś tutaj jest Xerxes. Wszystko dla jednego Xerxesa. Oj! Gdzie ten Xerxes jest? Zaraz. Zaurze, witam cię. Chyba pominąłem Xerxesa. Chyba Xerxes był na górze w takim razie. Nie wiem, teraz... Gdzie on jest, ten drań? Nie, tam go nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Xerxes był po tej długiej przeprawie zaraz? Czyli gdzieś tutaj musi być. Tutaj była, już go wziąłem. A, okej. Tak go wziąłem. To idę sobie stąd. Jak go wziąłem, znaczy, że musiałem fantastycznie zagrać, że tego nie zauważyłem. Tutaj też chyba gdzieś jest Xerxes, ale... Był ten z tymi dziwnymi robakami, nie? To... Aj! To chyba muszę strzelić z łuku te skupiska. Tak, strzelić trzeba z łuku. I jeszcze przeżyć. Ale chyba przeżyłem. I ją zabiłem. Tu jest ten Xerxes taki dziwny. O właśnie, tu jest dziwny Xerxes. Zaraz go pójdę zabrać. I, bo tak było, bo tutaj tę grę współtworzyły osoby, które były odpowiedzialne za Raymana Origins i Legends. Ekipa z Ubisoft Montpellier. Tak, trzeba usunąć znacznik. Tak, ja go wziąłem, oczywiście. Usuń wspomnienie, usuń. Pójdę do tego, do którego nie usunąłem, czyli ten. Tu jest Xerxes. Jak go do diaska wziąć? To trzeba poczekać, aż może te stwory coś zniszczą. Bo tutaj nie ma żadnej luki. Chyba, że któryś z nich rozwali te kryształowe przejście. Albo trzeba będzie tam pójść z tej strony po prostu. Tylko jak to zrobić? Tam nie ma wejścia. Ale na pewno tak to trzeba zrobić. Czyli na razie sobie tego Xerxesa mogę darować chyba. Jeszcze spróbuję tam skoczyć, ale nie. Jest dla mnie za wysoko.
Witam Kamzi. Ja też witam wszystkich tych widzów, z którymi się jeszcze nie witałem. Znowu tłumy, jak na mój kanał oczywiście. Tam na górę mogę wejść jakoś? O, to wygląda w ogóle bardzo intrygująco. Co to za miejsce? Takie... czuję dudnienie w padzie. O. Tak jakby coś tam było. Tego, ja chyba tego miejsca jeszcze nie odkryłem. No nie, nie odkryłem. Jak tam się dostać? Zaraz popatrzmy. Mogę się tam dostać, oczywiście. Proszę, tak się tam dostałem. O! Hello! Hello! To było nie fair. Zbombiony przez głowę asyryjskiego bożka. Jeszcze tylko żółw. Wszyscy, urna jest moja. No nie, to nie urna, to jest skarb. I więcej miejsca na amulety. Och, och. Och, jeden z najlepszych skarbów. Oh. Tomiku, tak to jeszcze godzinkę spróbuję. Zobaczymy, jak wy i jak ja. Nie, jeszcze pół godziny, jeszcze muszę trening zrobić, wiecie. Stare kości, stare mięśnie potrzebują ciągłej stymulacji, więc... Zastanawiam się, czy zrobić jakąś transmisję na urodziny za 2 miesiące, znaczy w kwietniu urodziny, czyli za 60 dni. Za 60. Nie za 60, za 70, za 80. Za 80. Dobra, to pojedziemy jeszcze sobie tym piaskiem do góry. Tutaj mnie jeszcze... Znaczy byłem, ale chyba nie zbadałem dokładnie. Jeszcze Prowolwer nie przyszedł niestety. 17 mam urodziny. 17 kwietnia. Jajajajaj! Nie, tę sekwencję muszę przejść. Pamiętam, muszę pamiętać, żeby zachować drugi skok na miejsce po kryształach. Znaczy... Tu jeden skok, tu jeden. Hmm.
No już prawie. Do mnie kiedyś ktoś powiedział, że jestem starym. No wiesz, dla dziecka jestem już to ludzie 20-letni są oczywiście starzy. Och. Jak miałem, nie wiem, 15 lat, to dla mnie starzy byli ludzie 30-letni. Dobra, jeden skok i jedno wybicie i drugie pozwoli mi... Dobrze. Ajajaj! Jak blisko było! Ryzen! Ha, dobre, dobre. Powinienem sobie zmienić ksywkę. Ryzen. Jest! Nefariusie, masz absolutną rację. Teraz czym... Moi rodzice byli dziadkami, kiedy... Tak, no, zdecydowanie byli już dziadkami. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest cennego? Czy nic więcej? Jest skrzynka. Proszę, proszę, nie wziąłem jej. No, ale myślałem, że jakieś cenne rzeczy, a nie po prostu kryształy. No dobra, ale udało się, fajna sekwencja, podobała mi się. I to sobie. Dobra, to mamy zrobione. Tutaj trzeba, nie wiem, dałbym jakiś znacznik, który by mi pokazał... O, może dam, że droga. Teraz trzeba będzie wrócić do tego miejsca jeszcze. Czyli biegniemy cały czas w lewo. Tylko muszę się jeszcze oczywiście przedostać przez te pułapki, o których zapomniałem już radośnie. Zapiszemy sobie stan przy drzewie. I mkniemy dalej. Po przejściu odwrócona mapa? Nie, nie, nie ma. To nie jest kasowanie pod tym względem. A Symphony of Night jest piękną grą. Chętnie bym przyjął odnowioną wersję Symfonii. Ja się z panią nie biję, nie mam z najmniejszego. Ona chyba chce się zabić. Ma tę serię Bloodstained, prawda? To jest dobra seria. Jej, teraz muszę tu wrócić. Ja tu teraz muszę wrócić. Nie, bo ja źle poszedłem w ogóle. Górą powinienem pójść.
Czemu ja poszedłem tędy? O rety. Jeszcze raz. Czemu przeciwnicy mi się odnowili? No, że nie brałem żadnych drzewek. Pit Jaca, dobry wieczór. To się nie zdarzyło. To była pomyłka. To też się nie zdarzyło. Tak mówił książę w Piaskach Czasu. A to nie było tak. To zupełnie inaczej. Pamiętam tę historię zupełnie inaczej. Dobra, poszedł. Powiedzenie po chłopie sobie chyba przyswoję już na stałe. Jest bardzo pasujące do sytuacji różnych. Nie wiem, co tam się dzieje na górze, ale jakieś straszliwe rzeczy. Dudni woda, dudni. Cembrowane studnie. Bije się z wami, chłopaki i dziewczęta. Nie zamierzam. Biorę. Daj kamyka. Wziąłem kamyka. I idziemy dalej. I chyba zapiszę sobie zaraz stan, bo jest drzewo, tak jest drzewo, stan zapisany, mam 4 tablice zebrane, tylko jedną z 3 urn, 4 z 7 skrzyń i 4 z 8 Xerxesów, to jeszcze jednego bym zebrał. No kurczę, ta gra mi się strasznie podoba. Naprawdę. Bardzo, bardzo pod moje gusta zrobione. Tutaj, czy tutaj będą też te stwory? Zaraz, tutaj, co jest tutaj? A, tam mogę pójść teraz dopiero jak mam podwójny skok. Nie, teraz wszystko nie, góry nie zbadałem, tu pójdę jeszcze do góry. Tam mogą być tajne. O, tak patrzę. I chyba jest jakieś tajne miejsce, w którym nie byłem w ogóle. Muszę pamiętać, żeby zrobić. Nie! I znowu ten... Jestem skierowany w lewo, a on robi hopla w prawo. Jest Xerxes! A to jest ten, którego chciałem zdobyć! Trzekolada, witam serdecznie! Ha! To tutaj był! To tak się do niego człowiek miał dostać właśnie. To mogę już go usunąć. Usuń wspomnienia. To pójdziemy jeszcze w drugą stronę. Trzekolada, czy mamy grę dekady? No, dla wielu osób zapewne będzie to... Znaczy...
będzie to Baldur, ale mamy jeszcze przecież 6 lat do końca dekady. Nie wiadomo, czy świat tyle będzie istniał. Więc mamy ostatni rok znakomity, jeśli chodzi o gry. Red Wings, witam serdecznie. Ten zapowiada się bardzo dobrze takoż. W tym roku możemy spodziewać się, że będzie co najmniej jeszcze jedna fenomenalna Metroidvania, na którą czekam jako jedną z najbardziej przeze mnie oczekiwanych gier roku, czyli Metroid 4. Provolvera kupowałem bezpośrednio u dostawcy we Francji. To bywanie, nie, jest tylko coś takiego. Postać, masz broń swoją, swoje moce, nie ma żadnych drzewek. Na całe szczęście, dali Bóg, Boże, gdyby były drzewka, to bym był... To nie byłbym zadowolony. To jest destylat... Destylat platformówkowości. Hop, 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 hop. Aj! I od nowa. Gdyby były jakieś umiejętności typu skaczesz pół metra dalej kosztem czegoś tam. O Boże. Prawie. Prawie. Dobra sekwencja, podoba mi się. Prawie mi się podoba. To mi się nie podobało. Podwójny skok, muszę pamiętać. Pamięć mięśniowa, musimy się przyzwyczaić do tego, co tu się dzieje. Raz, dwa, hop, hop. I podwójny skok. Doskonale. Tak blisko, a tak daleko! Nie, tłumaczą się tak, że mają dużo zamówień. Trzeba poczekać. Ogólnie to jest francuska firma, komunikacja jest dosyć utrudniona. Szczerze zęby, więc zaczynam być zirytowany. Jak się szczerze, to nie jest, jestem albo zadowolony, albo zirytowany. Pozdrawiam serdecznie żonę Adama i życzę, żeby zaczęła czaić, co znaczą te rzeczy. Sądzę, że czaj, tylko ty tak... O! Gdzie tu spaść? Oj! Kukelu w tym roku pokażą... Muszą powiedzieć, kiedy będzie data premiery Senua. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to było na przykład... Możecie tę grę zagrać dzisiaj. Wcale bym się nie zdziwił. Tak jak poprzednio zrobili z Hi-Fi Rushem. Sądzę, że pokażą Indiana Jonesa, na którego najbardziej czekam z tego całego pokazu. Gdyż Indiana Jones przyjacielem wielkim jest. A tutaj utkniemy na jakiś czas, sądzę. Możemy rozbić obóz tutaj. Pobawić się mile, przeżyć niezapomniane chwile. Studio Moon robi inną grę niż Ori, więc kolejny Ori jest raczej mało prawdopodobny w najbliższym czasie.
i odpocznij. Indiana Jones ma być FPP? Myślałem, że to ma być CPP, tak jak Infernal Machine, albo jak grobowiec Imperatora. Oj! Znowu! Julinie, to jest jakiś żart tutaj? Taki... Próba wzbudzenia wesołości, bo nie wiem, za bardzo rozumiem. Czyli tutaj nie można spaść. Może studio od Wolfensteina to robi, czyli Machine Heads ze Szwecji. Borysiaku, witam serdecznie. To nic nie znaczy. W każdym razie, drogi Szulinio, jeśli nie żartujesz sobie i spytasz na serio, to gra ma polską wersję od wczoraj. Macieju, witam serdecznie. Po prostu ją uruchamiasz. Jest magicznie polska wersja. Jakim cudem tam zginąłem? Proszę warczyć. Lichisyrze, witam. Oj, najgorszy błąd w tej grze to jest, to odskakiwanie. Kalbiel 15 maja, Indiana Jones ma być 3 minutowy segment, to bardzo się cieszę. Mniej więcej, ja mam nadzieję, że ta gra będzie w ogóle mieć w tym roku też swoją premierę. A że Hellblade 15 maja to trochę późno, myślałem, że wcześniej wyjdzie. Nie, to trzeba przejść. Nie mam pojęcia. Ja bym też chciał, żeby pokazali Perfect Dark bardzo. Ta gra powstaje w wielkich bólach. Żeby pokazali Fable bardzo bym chciał. Żeby pokazali nową grę od id Software. Tak blisko! Tak blisko! Kukelu, ale skąd wiesz, że nie pokażą? Znaczy jakieś zakulisowe informacje? No znowu! Aż napiszę do nich, do Ubisoftu, że to jest najgorszy błąd. Ja daję, żeby mi skoczył w lewo, a on mi skacze w prawo. Naprawdę jestem jak kwiat lotosu na ptaki jeziora. To całe ja. To jest, jestem kwiatem bardzo gniewnego lotosu, ale... Ale jestem. Jestem kwiatem gniewnego lotosu na tafli wzburzonego jeziora.
Raz, dwa, trzy. Wypijmy sobie miksturkę ostatnią. I znowu mnie cofnęło. Macieju, serdeczne dzięki za wsparcie finansowe w tym jakże trudnym momencie. Doceniam. Źle. Powinien być pęd, a nie skok. Biegniemy. Damy radę. Kurczę, co by nie dać. To są odpowiedniki pojedynków z bossami. Było blisko. Nie wiedziałem aż co się dzieje. Cytyzenie, życzę ci, żeby podpięli całość jak najszybciej. Kłobut ratuje życie. Nie no, to jest sekwencja piękna, gdyby nie te błędy jeszcze gry. Od czasu do czasu się odpalające. Chociaż nie wiem jak tę końcówkę przejść. Lordzie Ksesorze, dziękuję bardzo i wzajemnie. Ma być pokazana nowa gra od Moon, była pokazana już na same Game Fest. Była bardzo fajna. No jak stracę wszystkie życia, to raczej sobie to odpuszczę. Ale spróbuję. Kurczę, nie poddam się. Tutaj. Rysku, witam serdecznie. Co prawda akurat powiadomienie zasłoniło mi platformę, ale nic też, witam wśród obserwatorów. Oj! Sebiko, witam serdecznie. Hop, do góry, hop. Dwa skoki, góra, pęd w prawo. Dwa skoki, dobra. Spróbuję. Arturze, Starlink, super rzecz. Gdybym nie miał tego światła, na pewno też bym zainwestował w Starlinka, zwłaszcza, że Starlink jest jednak tańszy od światła, mojego przynajmniej. Regularnie tutaj dochodzę w miarę. Aj. Muszę chwilkę ochłonąć. Ponoć w Starlinku też mają dorzucić limity danych. I to byłaby śmierć Starlinka tak naprawdę, bo wtedy niczym by się chyba nie różnił od LTE. Chyba, że te limity byłyby naprawdę duże. Oj! Jaki błąd!
Kończy mi się życie. Tak, to z limitem żyć a la Rick Dangerous. To by było ciekawe. Ogólnie w Ricku Dangerousie są znacznie prostsze elementy platformowe, tylko tam jest pamięciówka. Zresztą tutaj akurat też jest pamięciówka w tym momencie. Daleko mam do tego. Mam blisko do drzewka. Wiecie co? Niestety ja tego tak nie zostawię. Ja tego tak nie zostawię. To muszę przejść. Mogę przecież po prostu zostawić portal. Chociaż nie, do Xerxesów portale nie działają. One działają tylko i wyłącznie w fabule. No to było nielogiczne, że dotykając czubka tej głowy z drugiej strony mnie zabiło. No ale cóż, trzeba grać tak, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik oszukuje. Ja jestem po prostu straszliwie uparty. To jest czasami bardzo dobra, a czasami bardzo zła cecha. Na przykład mój upór sprawił, że na przykład Gloomhaven po polsku jest. Bo ja bardzo długo o niego walczyłem. Nawet w sytuacji, kiedy wydawałoby się mieć. Ostatnie życie. Ajajaj. Podłączam kabel. Znaczy ostatnie w tej fazie, bo jak się nie uda, to pójdę do drzewka i spróbuję zrobić to ponownie, ale idzie mi już naprawdę całkiem przyzwoicie. I to był na końcu ten błąd, o którym mówiłem. Że skierowało mnie nie w tę stronę, w którą miałem skierowany drążek. Ja skierowałem miałem drążek, aż zacząłem się jąkać. Miałem skierowany drążek w prawo, a poszedł w lewo. Dobra. Co tutaj dużo mówić? Idziemy. Teraz co? Od pierwszego strzała. A może nie? Ale to ogólnie... O! I to jest błąd tutaj. Bo ta głowa węża się cofa, a ja na nią wpadam w pędzie i wygląda na to, że po prostu jest nałożone na przód tego... tej pułapki jest nałożony efekt zabijania po prostu. Sądzę, że gdybym dotknął ją, gdybym wpadł na przykład w środek, nic by się nie stało. No ale co tam? Oj. Fire Soul pewnie w sklepie Bobo VR są takie gąbki, ja nie mam.
Oj, o, to mój błąd, zdecydowanie. Spokojnie i jak na wojnie. Hop, 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 hop. Jest! Jest, kurde bele! A jak mam się teraz stąd wydostać? Tędy? Zapisane. Tak, tak, to już się zapisało. Jak tutaj jestem na takim miejscu, to już jest zapisane. Tylko jak ja mam tutaj stąd wyjść? Bo chyba tak, muszę zrobić... Pan Kaszel, witam serdecznie. O, bardzo proste. To była dopiero połowa. To była dopiero połowa. Jeszcze raz. Skaczemy do góry, pęd do góry. Chodzimy. I tutaj chyba muszę zrobić coś pęd. Tak. Tutaj muszę chyba się wybić do góry z powietrza. Nie, spróbujemy. Flashback chyba łatwiejszy, tak, odrobinę. Odrobinę. O! Już było bliziutko. Po prostu trzeba się nauczyć tego schematu i wkuć go w mięśnie. Wkuć go w mięśnie, ale tak prawidłowo. Ciekawe, ile kalorii się spala na tym. Oj, za nisko. Cześć Piotrze. Pawzawie, ty mi dobrze przypominasz z cieniem, oczywiście. Ja cały czas zapominam o cieniu, przecież można to było pewnie przejść. Znacznie prościej. Chociaż nie, tutaj cień się raczej nie przyda. Bo jak mam z niego skorzystać? Szybko można tutaj zginąć, by ten cień ustawiać. To jest na mgnienie oka. Jak zginę, to cień tak znika. Więc wydaje mi się, że z cieniem sobie odpuszczę. To jest dodatkowa zmienna, o której trzeba myśleć. Ale tego się nie spodziewałem, że jest kolejny wąż. Tak trochę było to cios poniżej pasa. Awe. Jak ja w ogóle mogę tego uniknąć, jeśli ja robię... Nie mogę zrobić drugiego skoku. Muszę zrobić to pędem. Czyli tak, o. Bo inaczej tego po prostu nie przeżyję. Lordzie, dobrego wieczoru życzę. Witałem się z gąską, już byłem w kurniku. Albo w jego przynajmniej części przeznaczonej dla księciów Persji. Aj! Nie mogę tutaj rezygnować z koncentracji.
Piotrze, za duży pośpiech. Tutaj nie ma czegoś takiego jak pośpiech, ja tu jestem uzależniony od działania elementów otoczenia. Na przykład to, że przyspieszyłem nagle, to jest spowodowane tarciem tej przeszkody. To ona mnie ciągnie na sobie, więc trzeba kompensować sobie ten ruch. Ja tu się wcale nie śpieszę, tylko jak widziałeś, albo widzisz, elementy otoczenia się ruszają, zapadają, znikają, więc muszę dostroić się do tego, co one robią. No, cieszę się, Piotrze, że tak doskonale już wiesz. Lobolusie, witam serdecznie. Ale uwierz mi, że to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Chociaż nie wiem, jak to może się wydawać proste, no ale... Tutaj samo wciskanie i w odpowiednim tempie nic nie daje. Trzeba jeszcze to połączyć z innymi elementami. Oj, tu trzeba się trzymać tyłu. Szkoda, że nie mam takiej aplikacji, że pokazuje wciśnięcia na padzie. Oj. Dokładnie, Piotrze, w sytuacji gorącego krzesła bym ci oddał i ciekawi mnie, jakby ci poszło. Może by ci poszło znacznie lepiej niż mnie, kto wie. Ale podejrzewam, że pierwsze próby byłyby mocno bolące. Achudiv.pl, dziękuję za subskrypcję. Bardzo doceniam wsparcie. Tak to powinienem robić od samego początku. Właśnie. Czyli nie spadać w powietrze, tylko robić sobie punkt odbicia. I to mi ułatwi ten moment. Dobrze, to już jest jedno ułatwienie. Czyli spadam tutaj i odbijam się i hop. Ale teraz, żeby odpowiednio trafić w to miejsce na dole, to jest jeszcze problem. Zaczyna buzować pod powierzchnią furia. Teraz ta furia się wyzwoli. Już nie mam życia. Czyli muszę to przejść. Okej. Zapomniałem o tym, że już... A jeszcze nie udało mi się dojść do... drugiego węża. Mam 4 próby jeszcze, jeśli dobrze liczę. Huh.
Co mam powiedzieć? Oj! Co tu się dzieje? Nie, Xerxesy są już zebrane. Xerxesy są zebrane, na całe szczęście. Mam 7 z 8. Ale nie dotarłem do końca. Popatrzcie. Nie dotarłem do końca. I chyba sobie na dzisiaj odpuszczę, wiecie? Na dzisiaj sobie odpuszczę. Bo inaczej krwi upuszczę. Ciężka sekwencja. Zobaczymy, do kogo, drogich widzów na Twitchu, mogę puścić, jeśli chcecie gdzieś się udać. To ja was zapewne chętnie gdzieś puszczę. Na przykład jest redaktor Kebab, który gra w zupełnie inną, kojącą, radosną, może nie radosną, smutną grę, ale kojącą jednocześnie, czyli Death Stranding, więc zapraszam do redaktora Kebaba, tych, którzy chcą. Redaktor, dobrze napisałem? Dobrze. Kebab. A tych, którzy nie chcą, już na dzisiaj żegnam. Jutro transmisja powinna być, ale bardzo, bardzo późno. Po 23:00. Tak na 2 godzinki bym wskoczył, żeby zagrać w Dzień Macki chyba. Żeby tak na chwilkę przypomnieć sobie, to, co się działo 31 lat temu. Zuberze, dziękuję serdecznie za dołączenie do obserwatorów, ale właśnie kończę transmisję i ja tutaj będę rajdować, wam macham na dobranoc, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, karaluchy pod poduchy i szczypawki na zabawki i rajdujemy i pa, pa!